imieniu własnym oraz w imieniu pana dyrektora oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie, profesora Jerzego Eislera, mam przyjemność powitać państwa na konferencji naukowej Życie na przekór, antysystemowe formy kontestacji młodzieży w ostatniej dekadzie PRL, nowe tropy i pytania badawcze. Oczywiście na temat kontestacji młodych ludzi podejmowanej w latach 80. wiadomo już stosunkowo wiele. Wiadomo głównie o aktywności większych struktur antysystemowych, jak chociażby NZS-u, Federacji Młodzieży Walczącej, Pomarańczowej Alternatywy. Niewiele jednak stosunkowo wiemy o mniejszych formach działalności w kontrze do systemu, podejmowanych na przykład na szczeblu szkoły, na szczeblu miasta. Niewiele wiemy stosunkowo o drugim obiegu młodzieżowym. Mimo wszystko niewiele powstało jak do tej pory prac poświęconych chociażby kontrkulturze młodych. Dlatego proszę potraktować naszą konferencję jako swego rodzaju zaproszenie do dyskusji o tym jednym z ciekawszych zjawisk w najnowszej historii Polski, jakim była kontestacja młodzieży w ostatniej dekadzie PRL. Mam nadzieję, że to spotkanie stanie się zachętą dla miłośników Clio, dla szerszego grona osób, jak także dla badaczy, specjalistów do drążenia tego tematu, do podejmowania wielu zróżnicowanych wątków dotyczących form opozycji i oporu młodzieży w ostatniej dekadzie PRL. Mam nadzieję, że to dwudniowe wydarzenie spotka się z państwa zainteresowaniem, że w jakiś sposób zainspirujemy państwa do zainteresowań tym problemem. Chciałbym też państwa z miejsca zaprosić do aktywnego udziału w tym spotkaniu. Jeśli państwo zapoznaliście się z programem, to zapewne zauważyliście, że po każdej z części konferencji przewidzieliśmy czas na pytania, na swego rodzaju dyskusję. Chciałbym, żeby to spotkanie było interaktywne. Bardzo proszę o zadawanie byle nietrudnych i niepodchwytliwych pytań naszym prelegentom. Jestem przekonany, że na wszystkie odpowiedzą i wyczerpujący sposób wyjaśnią wszystkie państwa wątpliwości. Więc raz jeszcze bardzo dziękuję za przybycie w ten chłodny poranek czwartkowy. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze jutro, drugiego dnia konferencji. Chciałbym gorąco podziękować prelegentom za przybycie. Chciałbym gorąco podziękować także osobom, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie tego spotkania. To są moje koleżanki i koledzy z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Dziękuję naczelnikowi oddziału, panu doktorowi Tomaszowi Łobuszewskiemu, ale tak się złożyło, że najbardziej pomogły mi koleżanki, pani Iwona Spałek, pani Anna Prusek, pani Monika Bielak, pani Elżbieta Kowalczyk, także im też z miejsca bardzo dziękuję. Więc nie traćmy czasu, jak powiedział klasyk, praca jest paszą. Myślę, że możemy rozpocząć naszą konferencję i proszę o głos pierwszego z prelegentów, pana profesora Tadeusza Palecznego, który wprowadzi nas w problematykę konferencji i opowie nam o kontrowersjach związanych ze zdefiniowaniem pojęcia kontestacji młodzieżowej. Bardzo proszę, oddaję panu profesorowi głos. Dziękuję bardzo. Witam państwa. Dziękuję zarazem za po pierwsze możliwość wystąpienia w Warszawie, no przed gronem, w którym pewno tak na oko znajduje się część kontestatorów z lat 80. i pewno jest to jedną z przyczyn, dla których tutaj również się dzisiaj znaleźli. No, przypadł mi w udziale honor nie tyle otwarcia, bo dokonał tego mój przedmówca, co pierwszego wystąpienia. No i przeglądając program konferencji stwierdziłem, że w zasadzie no, również wziąłem na swoje barki ciężar w zasadzie takiej bardziej ogólnej, syntetycznej, teoretycznej refleksji na temat tego, co się kryje pod pojęciem kontestacja, zwłaszcza w odniesieniu do lat 80. Więc tytuł, proszę państwa, który brzmi kontestacja młodzieżowa jako forma nieposłuszeństwa obywatelskiego, oczywiście no, pasuje do dzisiejszych czasów, ale nikomu by do głowy nie wpadło, włącznie ze mną tutaj siedzącym, żeby nadać taki tytuł tekstowi w latach 80., czy w ogóle nazwać tego typu zjawiska, o których dzisiaj będziemy mówić, jak różne formy, proszę państwa,
buntu, protestu, oporu, niezadowolenia, w ogóle niechęci wobec systemu demonstrowanej bądź nie i na różne sposoby, bo nie mowa jest tutaj tylko o działalności opozycyjnej typu politycznego czy kontestacji politycznej, jako mamy tutaj, jako że mamy do czynienia w latach 80. z całym spektrum różnego rodzaju form aktywności, zarówno w postaci subkultur, ruchów, jak i różnych nieformalnych działań, mniej lub bardziej oczywiście widocznych w przestrzeni publicznej wtedy, czy również demonstrowanych, jako że część z tych działań miała charakter, proszę Państwa, przecież konspiracyjny czy niejawny, można by tak powiedzieć. Proszę Państwa, generalnie dalej, no, mój tekst liczy 28 stron, przysłałem go organizatorom i byłoby nie taktem w ogóle i byłoby marnowaniem czasu Państwa i no bo ja go mam, ale zwłaszcza Państwa, gdybym miał go nawet streszczając prezentować. Chcę raczej przyjąć tutaj inną perspektywę. Owszem, on dzieli się na cztery części. Po pierwsze, no, w pierwszej chcę się zastanowić nad istotą kontestacji i w ogóle nad użytkami czynionymi z tego, z tej kategorii analitycznej, bo no, moim zdaniem jest to najbardziej inkluzywne, obszerne, pojemne w tej chwili pojęcie. Druga część dotyczyłaby funkcji, trzecia rodzajów czy typologii, a czwarta ewentualnych form już grupowych w postaci grup subkulturowych, ruchów, ale myślę, że ograniczę się tylko do dwóch i to w zasadzie własnymi słowy. No więc będąc w tym miejscu, no jednak w jednym z ośrodków ochrony czegoś, co się nazywa, proszę Państwa, pamięcią o przeszłości, czyli tworzeniem, również tworzeniem historii, bo czym innym są dzieje, prawda? Czym innym są dzieje, a czym innym jest narracja o dziejach, to co nazywamy historią. Prawda? Narracje bywają różne, jak wiemy w trakcie naszego życia, przynajmniej między latami 80. a dniem dzisiejszym, ta narracja na pewno uległa zmianie. W czasach, gdy, proszę Państwa, prowadziłem pierwsze badania nad subkulturami młodzieżowymi i raczej nie były to, były to lata 90., nie były to zatem ruchy opozycyjne, polityczne, prawda, lecz no, subkultury typu skinny, punki, prawda, głównie no, pejzaż przełomu lat 80., 90. wyznaczała aktywność, czy również uwaga skierowana ze strony no, zarówno i pedagogów, jak i socjologów, kulturoznawców wobec innych już, innej generacji młodzieży i wobec nieco innych zjawisk kontestacyjnych. Proszę Państwa, no niemniej jednak przyszło mi kończyć studia w roku 1981, będąc na roku czwartym z niejakim Jarosławem Guzym, który powtarzał wtedy rok i pamiętam, że również no właśnie to, co nazywamy dziejami, a nie historią, sam brałem udział w pewnych przedsięwzięciach polegających na wręczaniu deklaracji członkowskich do NZS-u, prawda? Tak się złożyło, że Jarek Gusy poszedł swoją drogą, ja poszedłem swoją drogą, bo dostałem wtedy propozycję zrobienia magisterium na czwartym, znaczy będąc na czwartym roku trybie indywidualnym i pod tym warunkiem dostanę pracę, no więc poświęciłem się wtedy w zasadzie tylko pracy naukowej, no i dlatego siedzę tu jako profesor, prawda? Ale właśnie to są dzieje. Czym innym są dzieje, czym innym jest narracja, opowieść o dziejach, to co byśmy nazwali historią. Więc proszę Państwa, przejdźmy do rzeczy. Powiedzielibyśmy tak, że w czasach, gdy, czy w okresie, którego dotyczy problematyka no, naszych dwudniowych obrad, czy przynajmniej mojego wystąpienia z całą pewnością, no, pojęciem kontestacji to się raczej nikt nie posługiwał, a na pewno nie posłuszeństwa obywatelskiego. Prawda? Mówiło się, a jeżeli, bo brzmiałoby to nawet co najmniej paradoksalnie w owym czasie, jak wszelkie no, odśrodkowe, antysystemowe, antykomunistyczne czy antysocjalistyczne wszelkie działania, niekoniecznie skierowane przeciwko władzy, lecz w obronie praw obywatelskich były traktowane jako no, w zasadzie złamanie prawa albo na pewno jakaś forma patologii, dewiacji, właśnie, no nie wiem, marginalizacji, wszelkie ruchy oporu, demonstracje, protesty, no doskonale wiemy, były obciążane pejoratywnymi charakterystykami narzucanymi przez no, aparat przymusu, przez państwo. Więc kontestacja no, by w ogóle nie pasowała do tamtych czasów i w zasadzie
matka chrzestna, czy również matka duchowa tego pojęcia w Polsce, przynajmniej pani Aldona Jabłowska, jak wiemy, wprowadziła go stosunkowo późno na salony naukowe, ale też przebijało się ono z trudem, proszę Państwa, bo w czasach, gdy pisałem pierwszą książkę, która została wydana w 1997 roku, Kontestacja formy buntu we współczesnym społeczeństwie, proszę Państwa, w zasadzie inspirował mnie w największym stopniu wtedy pan Marcin Kula, który wydał parę lat wcześniej książkę Narodowe, a rewolucyjne, w którym posługiwał się, proszę Państwa, pojęciem kontestacja konsekwentnie od pierwszej do ostatniej strony. Przy całych teoretycznych, proszę Państwa, już wtedy uwarunkowaniach i sporach czy ujęciach od inkluzywnego do wąskiego, które wyróżnia pani Aldona Jabłowska w swojej fundamentalnej pracy Drogi kontrkultury, ja przyjmuję na użytek mojej analizy, mam nadzieję, że ta propozycja zostanie co najmniej przedyskutowana, o ile nie odrzucona, to najszersze rozumienie, że kryje się pod tym pojęciem, kryją się wszelkie możliwe, proszę Państwa, formy niezadowolenia, buntu, które zresztą Jabłowska nazywa wtedy odmową uczestnictwa w zastanej rzeczywistości. Proszę Państwa, więc przechodząc do, wychodząc z tego punktu, proszę Państwa, widzenia, z perspektywy lat 80., z granic i zakresu stosowalności, proszę Państwa, wtedy tego pojęcia i użytków, jakie z niego czynione, a mówię, no, było ono stosowane przez nielicznych i rzadko. W tym kontekście historycznym, politycznym, społecznym raczej mówiło się rzeczywiście o formach, no nie wiem, warholstwa, prawda, działania antyrządowego, antypaństwowego, a na pewno nie o kontestacji jako prerogatywie rozwiniętego społeczeństwa demokratycznego i prawie do wyrażania, proszę Państwa, no, własnego stanowiska, które powinno, podobnie jak działanie nie tylko subkultur, ale ruchów społecznych, u podłoża których leży kontestacja, miałyby prowadzić do modernizacji, czyli pozytywnej zmiany. Ale no, patrzymy na to z perspektywy rzeczywiście no, 25 lat praktykowanej demokracji, która wchodzi w fazę demokracji deliberatywnej, w której rzeczywiście chronione są prawa nie większości, lecz mniejszości, prawda? Czyli osiągamy tutaj już status rzeczywiście rozwiniętych społeczeństw wielokulturowych, no, czy rozwiniętego społeczeństwa wielokulturowego, którego jesteśmy częścią, czyli Unii Europejskiej, czy Europy Zjednoczonej w Unii Europejskiej. Więc dzisiaj brzmi to, można powiedzieć, no, co najmniej normalnie, ale odnosząc to do tamtej rzeczywistości, bo będę cały czas próbował utrzymać dystans i no, kierować się również własnym doświadczeniem, a nie tylko narracją historyczną, czyli wiedzą o dziejach, o tym, co się wtedy działo. Proszę Państwa, no, niewątpliwie kontestacja, jeżeli dzisiaj jest to pojęcie, które jest no, już powszechnie prawie stosowane na gruncie różnych nauk, bo tym, czym my się zajmujemy, czyli działalność kontestacyjna młodzieży subkulturowa w postaci nowych ruchów, bo dzisiaj ona już osiąga zupełnie inne formy, mieści się właśnie pod tym pojęciem. Proszę Państwa, po pierwsze jest to konkretno historyczny charakter kontestacji. Co przez to rozumiem? W zasadzie da się wyodrębnić, proszę Państwa, gdybyśmy spojrzeli na to szerzej, trzy fazy w rozwoju kontestacji młodzieży. Pierwsza faza, którą bym nazwał antykulturową czy kontrkulturową, w zasadzie na Zachodzie kończy się przełomem lat 60. 70. 68 byłby taką umowną cezurą również wśród badaczy zjawisk określanych dzisiaj mianem nowych ruchów społecznych, jak na przykład, no nie wiem, Castells, Warrenstein, Turein, czy nawet nasz Piotr Sztompka. Rzeczywiście 68 stanowi taką umowną cezurę. To, co było wcześniej, również w krajach demokratycznych było raczej obciążane pojęciami negatywnymi, typu street corner society, typu gang, typu zbiorowość uliczna, typu jakaś patologiczna czy kryminogenna subkultura młodzieżowa, prawda? Było to traktowane na gruncie podejść strukturalno-funkcjonalnych jako coś dysfunkcjonalnego, raczej zbędnego, niepotrzebnego, niekoniecznie zwalczanego, ale jeżeli nie przekraczało pewnych granic rzeczywiście normy prawnej, było dopuszczalne. Proszę Państwa, no hippisi, można powiedzieć, czy różne ruchy, można by je bardzo ogólnie streścić, już nie natury politycznej, lecz kulturowej, w odróżnieniu od wszystkich ruchów typu socjalizm, typu faszyzm, typu nacjonalizm, prawda, to jednak na arenę dziejów wkraczają po II wojnie światowej zupełnie nowe zjawiska, w których prym wiedzie rzeczywiście młoda generacja, prawda. Pojawia się zupełnie nowy fenomen w latach 50.
zwłaszcza 60. i lata 70. to już jest okres konsumpcji czy strukturalizacji osiągnięć, można powiedzieć, kontestacji młodzieżowej, bo większość ruchów kontestacyjnych i pacyfistycznych, i anarchistycznych, i feministycznych, i rasowych, i etnicznych, wszelkiej maści, proszę Państwa, i z kręgu tęczowej koalicji, no jednak była udziałem, czy obejmowała głównie ludzi poniżej 35 roku, a na dobrą sprawę poniżej 25 roku życia. To była większość uczestników tych zjawisk kontestacyjnych. Proszę Państwa, druga faza, na którą przypada nasza analiza, przynajmniej, bo u nas w zasadzie ta faza zaczęła się dopiero na przełomie lat 80. i 90., jak wiemy, wraz no, z końcem dominacji systemu opartego na dyktaturze proletariatu i partii komunistycznej, prawda? Druga faza, na którą przypada, jak mówię, nasza analiza, w zasadzie w niej już dominuje pojęcie subkultury, może nie tyle antykultury czy kontrkultury, lecz coraz częściej pojawia się również w pracach polskich socjologów, czy to Pęczaka, czy Wallensteina, Żurawskiego, czy później Barbary Fatygi, czy również u mnie, bo konsekwentnie w zasadzie od samego początku posługiwałem się w swoich książkach, publikacjach tym pojęciem. Mówi się już raczej o subkulturach, czyli o takim zjawisku, które jest normalnym, można powiedzieć, dopuszczalnym w społeczeństwach demokratycznych, otwartych zjawiskiem i pełni pewne funkcje pozytywne, wskaźnika, papierka lakmusowego, konieczności pewnych zmian, dostosowania niedomogów systemu rzeczywiście do oczekiwań tych ludzi, którzy wyrażają swoje niezadowolenie, niechęć, protest czy kontestują system. Ale proszę Państwa, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej fazie wszystkie działania kontestacyjne, młodzieżowe nie miały raczej charakteru politycznego. Miały charakter, można powiedzieć, owszem, często współtowarzyszyły różnego rodzaju działaniom opozycji politycznej, prawda, ale nie dążyły, broń Boże, do obalenia, a na pewno nie do przejęcia władzy. Zresztą podobnie jak było z ruchem Solidarność, ale to już jest kolejna faza, proszę Państwa, bo dzisiaj funkcjonujemy, można powiedzieć, w fazie trzeciej, którą nazywam ja już fazą postsubkultur, proszę Państwa. Dzisiaj już mamy do czynienia nie z hipisami, nie z pankami, nie z rastafarianami, no co najwyżej nawet nie z blokersami, czy nie z dresiarzami, tylko co najwyżej z hip-hopowcami, jeżeli można powiedzieć, że coś takiego istnieje, ale na pewno mamy do czynienia z takimi zjawiskami jak rave, emo, proszę Państwa, goth. To już są ekspresyjne, młodzieżowe zjawiska, którym daleko rzeczywiście może do prób przeciwstawiania się na pewno wyróżniania, prawda? Jest to bardziej już bunt międzypokoleniowy, różnica pokoleń niż to, co charakteryzowało, proszę Państwa, zjawiska kontestacji młodzieżowej w latach 80. Więc trzymajmy się rzeczywiście tej drugiej fazy, chociaż ja nie ukrywam, proszę Państwa, jeżeli Państwo pozwolicie, to w trakcie, że po dobrych kilkunastu latach, po tym, jak w zasadzie skierowałem swoją uwagę na to, co stało się istotniejsze, na nowe ruchy społeczne, wydałem również książkę właśnie Subkultury czy Postsubkultury rok czy dwa lata temu. Gdyby Państwo zechcieli w trakcie dzisiejszego wystąpienia puścić ją w obieg, ale byłbym wdzięczny, gdyby ona wróciła, gdyby ktoś był zainteresowany. Podobnie, żeby już nie tracić czasu, jasne, również nowe ruchy społeczne, bo dzisiaj raczej coraz chętniej mówi się o ruchach społecznych, również młodzieżowych, a nie o subkulturach czy o kontestacji subkulturowej. Proszę Państwa, no więc na pewno tamta kontestacja miała charakter, proszę Państwa, antytotalitarny, wolnościowy, prodemokratyczny. No wszyscy pamiętamy, proszę Państwa, to, co było sztandarowe dla ruchów młodzieżowych, bo niewiele wiemy poza publikacjami również w kręgu historyków warszawskich, w kręgu doktorantów czy magistrantów profesora na przykład Marcina Kuli. Wyszło szereg monografii czy prac na temat, no nie wiem, różnych ruchów szkolnych, młodzieżowych, harcerskich, uczniowskich, prawda, ale również no, wiele monografii na temat działalności w ruchach studenckich. Nie chcę na razie, mówię, wkraczać na teren typologii czy rodzajów tych form kontestacji. Proszę Państwa, no niemniej można powiedzieć sztandarowe, symboliczne dla tego okresu takie zjawiska jak pomarańczowa alternatywa wymieniana tutaj, ruch społeczeństwa alternatywnego, dalej na przykład, no nie wiem, międzymiastówka anarchistyczna, ktoś będzie mówił o Kurzyńcu dzisiaj, notabene chyba nadal czynnym od czasu do czasu, jeszcze niedawno kontestował bale magistratu, czy jak jeszcze istniał konsulat białoruski, czy bodaj rosyjski, to organizował jakieś happeningi czy akcje.
Zresztą to samo dotyczy Waldemara Majora Fydrycha, który od czasu do czasu objawia się w przestrzeni publicznej jako jeden, można powiedzieć, no już z tych pionierów, ale no również i seniorów, i symboli tamtych lat. Proszę Państwa, dalej endogenny charakter kontestacji, co podkreśla większość teoretyków, polega na tym, choćby u Ballandiera, antropologów, u tych, którzy badają raczej kulturowe formy, zwłaszcza ruchy etnokulturowe, prawda, jak choćby Aleksander Pozędzieliński, gdy wypowiada się na temat różnych ruchów etnokulturowych, mówią, że w zasadzie kontestacja jest skierowana przeciwko czemuś, co nas otacza, wychodzi z wewnątrz, nie jest, jak to mówili komuniści, burżuazyjnym wynalazkiem i pochodzi, prawda, z importu, z działalności CIA czy wrogich agentur, lecz no, stanowi naturalną konsekwencję niedopasowania rzeczywiście nie tylko psychokulturowego, ale strukturalnego pewnej kategorii ludzi, głównie młodych, którzy to dostrzegają, ale mają też odwagę to wyrażać. Co wynika również, jak wiemy, i nie chcę tutaj wkraczać na pole pedagogów, co wynika z faktu miejsca zajmowanego przez młodzież, bo młodzież ma prawo rzeczywiście do poszukiwań, do wyrażania, nadajemy tej kategorii społecznej, rzeczywiście nie zajmującej jeszcze żadnych poważnych ról społecznych, lecz się do niej dopiero przygotowującej, prawo do tego, żeby poszukiwała i więcej, na więcej im pozwalamy. Endogenny charakter, proszę Państwa, no oczywiście miała również solidarność, wbrew różnego rodzaju enuncjacjom, nie było to pole infiltracji jakich obcych agentur czy obcych sił, tylko po prostu oddolna, spontaniczna, autentyczna, dążąca do prawdy, prawda, do właśnie wydobycia prawdy, działalność, która przyjęła formę wielkiego ruchu społecznego. Jak wiemy, kontestacja środowisk młodzieżowych, część z nich już tutaj wymieniłem, przynajmniej tych anarchistycznych, była wtedy w pewnym sensie, ale nie tak bardzo, jakby nam się wydawało, związana, proszę Państwa, również ze strukturami Solidarności. Proszę Państwa, szerszy kontekst procesów społecznych, no to wiąże się z tym, co już powiedziałem, że kontestacja tych ugrupowań, a może warto by powiedzieć, że główną uwagę należy skierować w latach 80. rzeczywiście na ugrupowania anarchistyczne, no bo przecież Ruch Wolność i Pokój, proszę Państwa, Pomarańczowa Alternatywa, zwłaszcza Ruch Wolność i Pokój, który później wydał Luminarzy, czy również to zgodnie z koncepcją Piotra Sztompki w fazie strukturacji ruchów czy subkultur, wydał ludzi, którzy stanęli na czele UOP czy agent, można powiedzieć, instytucji policyjnych czy służb specjalnych już nowego demokratycznego systemu po 90 roku. No ale proszę Państwa, oprócz tych ugrupowań przecież były również bardzo silne, może nie tak liczne, ale bardzo silne i w przestrzeni publicznej bardzo widoczne, nie tylko działania Pomarańczowej Alternatywy, na przykład, czy Ruchu Wolność i Pokój, z nazwiskami takimi jak Rokita Miodowicz, prawda, Niemczycki czy parę innych, ale również oczywiście były to ugrupowania środowiskowe, jak powiedziałem, szkolne, harcerskie, również żołnierskie, ruchy pacyfistyczne czy subkultury jak Objector, proszę Państwa, polegający na odmowie uczestnictwa czy odmowie pełnienia służby wojskowej, paleniu książeczek wojskowych, oczywiście ekolodzy, feministki, wtedy powoli, proszę Państwa, również pojawia się w przestrzeni publicznej te dzisiejsze różnego rodzaju liczne subkultury z kręgu i ruchy kontestacji, no bądź co bądź również wtedy tego systemu i one dalej go kontestują z kręgu tęczowej koalicji. Mniejszą uwagę poświęcałbym wtedy rzeczywiście takim subkulturom, które wtedy dopiero pojawiały się i były bardzo elitarne, ekskluzywne, proszę Państwa, można powiedzieć, no były one bardziej awangardowo-alternatywne. Zresztą jak wszystkie, ale głównie kładły nacisk na kulturowe aspekty swojego protestu, to były te ugrupowania, no, które w latach 90. zdominowały rzeczywiście uwagę badaczy, czyli no, nie wiem, skinni, punkowie, którzy również choćby skinheadzi później włączali się w nurty młodzieżowych działań, no nie wiem, narodowych, prawicowych, różnego rodzaju. Zdaje się, że o tym też tu będziemy dużo słyszeć i dużo mówić. Proszę Państwa, natomiast szerszy kontekst społecznych polegał na tym rzeczywiście, że ta kontestacja łączyła się oczywiście wtedy no, z ogólnospołecznym niezadowoleniem i tutaj Solidarność, ruch społeczny Solidarność, jak wiemy, wielonurtowy, wielotorowy, który znamionuje już czy zapoczątkowuje nową fazę, tą trzecią postsubkulturową, w której pojawiają się raczej już nowe ruchy społeczne, dla której symbolem jest dzisiaj alterglobalizm, prawda, atak,
Światowe Forum Społeczne, różne inne formy, proszę Państwa, kontestacji, w której młodzież również oczywiście bardzo szeroko uczestniczy. Proszę Państwa, kulturowy kreatywizm polegał właśnie na różnorodności oferty, na innowacyjności. Ja to nazwałem, proszę Państwa, swego czasu w ślad za Florianem Znanieckim, zresztą również pojawia się taki nurt dzisiaj w analizach naukowych. Wiem, że ktoś napisał ostatnio książkę na Uniwersytecie Poznańskim o działaniach nienormalnych czy nadnormalnych, prawda, bo mamy podnormalne, dewiacyjne, również w postaci, no nie wiem, kiboli, wandali, różnych środowisk, bo nie chcę już dyskutować nad kwestią statusu niektórych ugrupowań, na przykład jak sataniści, czy grupy, które były i do tej pory obciążane negatywnymi charakterystykami, prawda? Jak również nie chcę mówić ewentualnie o formach konserwacji, kontestacji konserwatywnej, choćby o monarchistach polskich na przykład, czy o neofaszystach swego czasu reprezentujących pewne nuchy ruchów skinowskich. Natomiast kulturowy kreatywizm, proszę Państwa, no najbardziej widoczny również był choćby w działaniach pomarańczowej alternatywy, prawda, te różnego rodzaju happeningi, Dzień Tajniaka, Dzień Krasnala, to wszystko, co było związane z ośmieszaniem, z poszukiwaniem nowych w ogóle form, proszę Państwa, walki z systemem czy przeciwstawiania się systemowi, miało charakter, proszę Państwa, niewątpliwie alternatywny i awangardowy. Ja go nazwałem nawet swego czasu w tytule pierwotnie trzeciej książki, która miała się nazywać Konwencjołamy i Aksjoburcy. Ale proszę Państwa, w roku 1999, w którym ta książka się miała ukazać, wydawnictwo Universitas na kolegium redakcyjnym stwierdziło, że jest to tytuł bardzo zbyt awangardowy, że nie ma takich pojęć w słowniku języka polskiego jak konwencjołamy, jak się burcy. No więc nadałem tej książce tytuł Bunt nadnormalnych, prawda, co oddaje również klimat, proszę Państwa, tamtej epoki. Zresztą nie wiem, czy wiele się zmieniło od tamtej pory, gdy wszelkie formy właśnie prowokacji, nie będę tutaj choćby mówił o wczorajszych newsach związanych choćby z Mozillem, prawda? I również, no nie wiem, czy to jest działalność kontestacyjna, czy już inna forma ekspresji, bo trudno by to było. Można oczywiście zastosować formę kontestacji do analizy tego zdarzenia, no ale jest to już raczej forma ekspresji artystycznej, twórczej osoby żyjącej w wolnym społeczeństwie, być może nawet marketingowa. Proszę Państwa, kulturowy kreatywizm jest bardzo istotny dla lat 80., jak mówię, bo on przejawiał się w działaniach, no mówię, symbolem jest tutaj pomarańczowa alternatywa i mamy na ten temat szereg publikacji. Nie wiem, czy chyba nie znalazłem w tekście, znaczy w programie konferencji nikogo, kto specjalnie będzie mówił, ale no może dlatego, że już tak wiele napisano, włącznie z książką Wydrycha i Dobosza i paroma innymi na ten temat. Proszę Państwa, po drugie, no niewątpliwie kontestacja ta stanowiła czynnik zmiany. Jak Pan widzi, Państwo widzicie, miałem mówić o kontrowersjach. No mówię, kontrowersje istniały w tamtych czasach. Dzisiaj trudno już mówić o kontrowersjach wokół tego pojęcia, więc raczej koncentruję się na tym, co jest istotne z punktu widzenia, proszę Państwa, dzisiejszych podejrzewszej analizy do zjawisk rzeczywiście no, dziejących się 30 lat temu. Czy pomiędzy 25 laty temu. Proszę Państwa, niewątpliwie był to czynnik zmiany. Ktoś powie, no nie w takim stopniu jak Solidarność, prawda, która dzisiaj oprócz no, takich zjawisk jak choćby ruch łopów bez ziemi w Meksyku, w stanie Chiapas, jak choćby aksamitna, czy rewolucja, czy pierestrojka, jak choćby, proszę Państwa, no nie wiem, ruch atak, alterglobalizm, no stanowi symbole, wyznaczniki tego, co już działo się w latach 90. i później. Wciąż pozostaniemy w latach 80. Niewątpliwie, proszę Państwa, wszystkie ugrupowania młodzieżowe, no z wyjątkiem tych, które miały wyraźny charakter polityczny, no bo wiadomo, że w wielu środowiskach młodzieżowych działały konspiracyjne struktury przy rodzicach, przy drukarniach, ludzi roznoszących ulotki, prawda, no to było zjawisko nie do końca zewidencjonowane. Dzisiaj nie wiadomo na dobrą sprawę, kto, kiedy, IPN prawdopodobnie właśnie dalej chyba gromadzi tego typu materiały, ale to były zjawiska bardzo ulotne, podobnie jak fanziny, jak to, co wszystko się działo, proszę Państwa, wokół, no można powiedzieć, trzeciego obiegu tak zwanego, prawda? Dzisiaj słyszałem dobry dowcip na temat rzeczywiście wcześniej rano. Ktoś opowiadał, że w stanie wojennym policja, przepraszam, milicja, proszę zobaczyć, jakie są przebitki, łapie jakąś grupę młodzieży rozrzucających ulotki. Na tych ulotkach
nic nie było napisane. No więc milicjanci się dziwią, no to po co wy to rozrzucacie, co, w ogóle o co chodzi? Oni mówią, no że musimy nic pisać, bo tak wszyscy wiedzą, o co chodzi, prawda? No więc mniej więcej tak to działało. Czynnik zmiany, no, okazało się ostatecznie to, co pozostaje w zgodzie z teoriami choćby strukturacji Piotra Sztompki czy Alana Tureyna, że rzeczywiście, że ruchy kontestacyjne albo rzeczywiście bywają wyeliminowane, marginalizowane, no kończy się to więzieniami, eksterminacją, już nie mówię, że oczywiście Holokaustem, czy, bo nie pozostajemy na innym poziomie analizy, albo rzeczywiście przechodzą w inny stan istnienia organizacji polegające na instytucjonalizacji, to co stało się z ruchem społecznym Solidarność, prawda? W fazie postsolidarnościowej mamy do czynienia już z partiami politycznymi, z instytucjonalizacją, co oczywiście rozkłada się na parę faz. Tak samo, proszę Państwa, z ruchami kontestacyjnymi czy subkulturami młodzieżowymi już przeze mnie wymienionymi, choćby, jak mówię, ruch Wolność i Pokój, mówi się o nim, że był krakowski, oczywiście one były no, ogólnopolskie, no ale no, różnie to się rozkładało, Pomarańczowa Alternatywa była bardziej wrocławska, Społeczeństwa Alternatywnego bardziej na przykład miejski. Ale generalnie no, w tamtych czasach przy braku internetu, bo to jest również wyznacznik trzeciej fazy funkcjonowania kontestacji, proszę Państwa, młodzieżowej, gdy dysponują oni już komórkami, internetem, łącznością multimedialną, flashmob, można by powiedzieć, jest tutaj już symbolem czy takim wskaźnikiem nowych form. Zresztą o tym bardzo szeroko pisze Castells. Natomiast no, zgodzimy się, że ruchy młodzieżowe z dzisiejszej perspektywy, mimo tego, że wtedy nie dążyły do obalania systemu, nie formowały wprost tego typu, podobnie jak w pierwszej fazie Solidarność, no jednak stały się również podmiotem, czy uczestnikiem, czy czynnikiem tego, co nazywamy zmianą społeczną, która w Polsce ma oczywiście no, totalny charakter ekonomiczny, polityczny, społeczny, kulturowy, chociaż zegar kulturowy, jak widzimy, tyka najwolniej, co widoczne jest również w sporach i we wzajemnej kontestacji środowisk narodowo-katolickich, prawda, czy liberalno, no ja nie wiem, pluralistycznych, czy proeuropejskich. Tych etykietek nie chcę tutaj dzisiaj, broń Boże, czy jakichś nacechowań wyraźnie określać. Po kolejne, no kontrowersyjność, innowacyjność. No proszę Państwa, w tamtych czasach, jak mówię, funkcjonowały dwa obiegi informacyjne, doskonale o tym wiemy. Oficjalne stanowisko, co jest widoczne w wielu publikacjach, proszę Państwa, z tamtego czasu i to często podpisanych przez znanych później czy wcześniej socjologów, kulturoznawców, ale zwłaszcza pedagogów czy psychologów. Proszę Państwa, no w tamtych czasach raczej kontestacja młodzieżowa była, jak mówię, określana mianem działania antyrządowego, antypaństwowego, antysocjalistycznego, obciążana czy takimi charakterystykami jak, no nie wiem, warholstwo, jak patologia, psychodewiacja czy cokolwiek jeszcze innego. Natomiast no niewątpliwie poprzez różnego rodzaju, proszę Państwa, przejawy działalności, z którymi, no, wobec których system również represji był bezradny, prawda? Nie tych skierowanych bezpośrednio na działalność polityczną, opozycyjną, związaną ze strukturami legalnymi czy nielegalnymi Solidarności czy różnymi innymi, bo przecież oprócz Solidarności wcześniej działała Konfederacja Polski Niepodległej z Moczulskim, no wiele, wiele innych, proszę Państwa, również ugrupowań, które przecież przyciągały do siebie również młodych ludzi. Kontrowersyjność, proszę Państwa, no wtedy była oczywista. Dzisiaj ona już, jak mówię, wpisuje się w teorie, w podejścia, które bazują na koncepcji demokracji już nawet nie, proszę Państwa, konsocjacyjnej, charakterystycznej dla federacji, dla Wielkiej Brytanii, dla Holandii, dla Szwajcarii, dla Szwecji, lecz raczej deliberatywnej, prawda, zgodnie z Habermasem, które, jak powiedziałem na samym początku, chronione są w Polsce nie prawa większości, przeciwko czemu protestują na przykład coraz powszechniej i kontestuje ten porządek deliberatywnej demokracji większość katolicka w Polsce, lecz chronione są prawa mniejszości. No ale wiemy, jak to wygląda w praktyce, choćby, proszę Państwa, niedaleko stąd pod tą sławetną tęczą, która, no, pod którą dzisiaj przechodziłem. Proszę Państwa, po ostatnie jest to różnorodność kulturowa, wielokulturowość, pluralizm kulturowy, tu wkraczamy, proszę Państwa, w obszar, który no, w zasadzie młodzież wtedy przewidziała, była pionierem, proszę Państwa, no, tych przemian i tego społeczeństwa, w którym dzisiaj żyjemy. Dalej oczywiście, jak mówię, ci ludzie już jako, podobnie
jak ja, już 50 czy 60-latkowie w tej rzeczywistości uczestniczymy, no ale przypomnijmy sobie, proszę Państwa, jaka była różnica między rzeczywiście możliwościami ekspresji własnych postaw i poglądów. Trzeba to było robić pod pseudonimem w trzecim obiegu nielegalnym, prawda, czy w różnego rodzaju fanzinach. Dzisiaj istnieje wolność słowa, wolność głoszenia poglądów i nikt tego już nie nazwa kontestacją. Proszę Państwa, wtedy każdy przejaw tego typu aktywności był traktowany jako właśnie z perspektywy oczywiście dzisiejszych czasów jako kontestacja. Proszę mi przerwać, jak będę zbliżał się do końca, ale przynajmniej wywołam, no bo mam nadzieję, już powinien mi Pan, to przynajmniej jeszcze wyświetlę drugi, on znajduje się, oba z grafy, podobnie jak tekst, który przysłałem, nie wiem, czy będą publikowane, jeżeli nie, to można je osadzić przynajmniej w internecie. Bo mi się wydaje, że poprzez funkcję kontestacji można by o wiele lepiej, proszę Państwa, charakteryzować aktywność środowisk młodzieżowych, przynajmniej tych, które ja badałem. Ja nie ukrywam, że z perspektywy początku lat 90. ja bardziej koncentrowałem się na kontestacji kulturowej, czyli owszem, pomarańczowa alternatywa, pacyfiści, ekolodzy, feministki, również skrajne, proszę Państwa, środowisko Brulionu krakowskiego, to, co zaczęło się w latach już 80. również w pewien sposób uzewnętrzniać w postaci legalnych publikacji. Sam pamiętam, proszę Państwa, wizytę Ginsberga w 1980 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, prawda, jego Skowyt został przetłumaczony w tymże roku na język polski. Nie znajdziecie w żadnej bibliotece w Polsce, spróbujcie oryginalnego wydania, proszę Państwa, zresztą później nikt tego nie wznowił, nie wiem dlaczego. Proszę Państwa, podobnie jak no, przynajmniej w Instytucie Polonistyki czy na Wydziale Polonistyki w zasadzie nie uświadczysz chyba już całego kompletu Brulionu, prawda, czy pierwszych już no, bardziej systematycznych, bo nie mówię, że systemowych środków wyrazu, publikacji, czy to, co byśmy nazwali no, tego już bardziej literackiego, symbolicznego, ale również artystycznego, gdzie prezentowali swoje poglądy, zarówno, no mówię, skrajne feministki, włącznie z lesbijkami, gejami, prawda, ale i również, no nie wiem, post-hipisi, friki, gdzie również pojawiały się różne formy awangardowej poezji. Ja jeszcze przy awangardzie powinienem wspomnieć oczywiście o całym środowisku teatrów awangardowych, środowisk studenckich, artystycznych, no ale to się ze sobą, proszę Państwa, bardzo wiąże, choćby w kontekście tych środowiskowych form kontestacji środowiskowej właśnie w kręgach studenckich, bo to przecież działo się wszędzie i w akademikach, i na ulicy, prawda, i na uczelniach. Proszę Państwa, no mówię, w drugiej części swojego referatu opisuję poprzez funkcję, bo staram się zachować właśnie kontekst historyczny, czyli nie chcę odnosić swoich sądów do wszystkich trzech faz przed, czyli pre, kontrkulturowej, antykulturowej, subkulturowej i postsubkulturowej, bo wydaje mi się, że no dzisiaj z perspektywy 2014 roku spoglądanie na to właśnie z perspektywy rozwiniętego, wielokulturowego społeczeństwa europejskiego czy polskiego, bo jesteśmy już częścią. No, mamy różne formy kontestacji młodzieżowej, które już bardziej, więcej mają wspólnego, proszę Państwa, z Niemcami, Holendrami, Duńczykami czy Szwedami, niż rzeczywiście, no nie wiem, z małomiasteczkowymi środowiskami swego czasu, bo dzisiaj nie widzę wielkiej różnicy między centrum a peryferiami. Te podziały, które jeszcze wtedy rzeczywiście obowiązywały, już dzisiaj nie występują również w przestrzeni kulturowej. Ja mówię, bardziej koncentrowałem się w swoich badaniach na kontestacji kulturowej, na tych formach właśnie wyrażania nie tyle walki z władzą o jej obalenie czy przejęcie władzy, lecz wykazanie wszelkich dysfunkcji. Kontestacja była tutaj rzeczywiście pozytywnym instrumentem nie tylko, proszę Państwa, krytyki i diagnozy, ale mobilizowała, integrowała środowiska młodzieżowe, proszę Państwa, no i wytwarzała, wyłaniała nowe formy ekspresji aktywności. Dzisiaj one są już normalnym instrumentem, proszę Państwa, działania, jak mówię, nie tyle subkultur kontestacyjnych, co raczej ruchów. Młodzież dzisiaj raczej włącza się w ruchy alterglobalistyczne, prawda, przynajmniej ta kontestująca, aktywna. Oczywiście mamy różne inne formy, jak wspomniałem, te postsubkultury typu emo, rave, dzisiaj no, najczęściej rzeczywiście widoczne, czy najbardziej widoczne w środowiskach młodzieżowych, ale no, dzisiaj przenoszą się coraz bardziej do przestrzeni multimedialnej, do internetu, rzecz można. Ale zjawisko choćby nowych ruchów religijnych, prawda, sekt, czy również no,
pewnej formy kontestacji jednak bądź co bądź dominującego przy państwa systemu akcjonormatywnego w Polsce, która wiąże się właśnie z działalnością, no choćby New Age, prawda, bardzo szerokie spektrum. To są, proszę państwa, no zjawiska bardzo rozległe, szerokie, będą tutaj pewno dyskutowane. Być może nie byłem bardzo precyzyjny, przynajmniej w odniesieniu do tematu wystąpienia, prawda, do tego, co zapowiadał tytuł kontrowersji teoretycznych. Ale jak mówię, no, proszę państwa, one miały sens w latach 80. Dzisiaj raczej mamy już usystematyzowaną, w dużym stopniu opartą na wielu publikacjach książkowych, właśnie rolę czy miejsce, funkcję tej kategorii analitycznej, jaką właśnie jest kontestacja, chociaż w tytule tej konferencji kontestacja się nie pojawia, prawda? Tak, czy pojawia się? To przepraszam najmocniej. Wstałem dzisiaj o 4:30 rano, no więc stąd dotyczy to nie tylko Sikorskiego, jak z tego wynika, prawda, czasem błędy w zapamiętywaniu. Dziękuję bardzo i przepraszam za Bardzo dziękuję za interesujące wystąpienie. Przyznam szczerze, że nie miałem serca przerywać panu profesorowi. Będę musiał się też pilnować w takim razie z tą dobrocią dla moich prelegentów. Pomału oddaję głos panu... Dobrze, to krótkie wprowadzenie. Czas karnawału Solidarności to czas swoistego boomu na samoorganizowanie się młodych ludzi w różnego rodzaju formach oporowych, działalności antysystemowej wymierzonych przede wszystkim przeciwko komunistycznemu reżimowi. Zadamy sobie pytanie, czy kontestacja młodych ludzi w tym czasie była zjawiskiem nowym, wyjątkowym, czy młodzi ludzie wnieśli jakiś aport nowości do zjawisk kontestacji. W tym przypadku będziemy, w kilku kolejnych wystąpieniach będziemy mówili przede wszystkim o kontestacji nastolatków, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół średnich. Ta część naszego spotkania nosi tytuł Solidarność nastolatków nieprzypadkowo. Tę solidarność możemy pisać wielką literą, jak i małą. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kontestacja młodych ludzi w jakiś sposób była inspirowana przez tak zwaną dorosłą solidarność, czy młodzi ludzie chcieli stworzyć coś na wzór NSZZ Solidarność, własny ruch związkowy. To też stanie się pretekstem do zadawania pytań dotyczących na przykład tego, czy ten ruch młodych świecił światłem odbitym, czy tak jak powiedziałem, wniósł jakiś aport nowości do zjawisk kontestacji. Spróbujemy się zastanowić nad istotą tego zjawiska, nad jego skalą, liczebnością, różnorodnością. Oddaję głos kolejnemu prelegentowi, pan Jan Chlebowicz, przyjechał do nas z Gdańska i przedstawi nam historię ruchu młodzieży szkolnej. Proszę zwrócić uwagę na miejsce, nieprzypadkowe, jest to Gdańsk, kolebka Solidarności. Myślę, że pan Jan Chlebowicz doskonale odpowie państwu na pytania dotyczące no, tych form aktywności młodych i ich istoty, zwłaszcza też w kontekście powstania dorosłej Solidarności. Oddaję głos panu Janowi Chlebowiczowi. Dzień dobry, dziękuję za to wprowadzenie i przedstawienie. Jeszcze tylko dopowiem, że jestem doktorantem, studiuję na Uniwersytecie Gdańskim. Tak jak powiedział mój przedmówca, tematem będą licealiści w karnawale Solidarności. Opowiem o powstaniu działalności i znaczeniu ruchu młodzieży szkolnej. Przedstawię również proces powstawania ruchu parlamentów szkolnych. Opowiem, jak do tego doszło, jak z właściwie niewielkiej inicjatywy ona się rozrosła, jak przebiegała jej ewolucja, jak to wyglądało w skali całej Polski. Jeszcze tylko dla porządku powiem, że przygotowując ten referat korzystałem z zasobów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowego w Gdańsku, Archiwum Komisji Krajowej Solidarności, Archiwum Europejskiego Centrum Solidarności, ale warte podkreślenia jest to, że również dotarłem do uczestników omawianych wydarzeń, wywołałem relacje, które również znajdą się w tym referacie. Będą to między innymi relacje Wiesława Walędziaka, Piotra Semki, Jarosława Kurskiego i innych. Przechodząc do meritum, warto na początku podkreślić, że ta ogólnopolska fala strajkowa, jaka przeszła przez kraj latem 1980 roku, doprowadziła do zmian, których nikt się nie spodziewał. W tych wydarzeniach szczególną rolę odegrało Pomorze,
z Gdańskiem na czele. I ten sierpniowy strajk w stoczni imienia Lenina przyjął formę ogólnopolskiego protestu całego społeczeństwa i otrzymał poparcie setek zakładów w Polsce. Społeczny protest doprowadził do podpisania porozumień sierpniowych, które otworzyły, można powiedzieć, nowy rozdział w powojennych dziejach Polski. We wrześniu, jak doskonale Państwo wiecie, powołany został Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność i inne wolne organizacyjnie związki zawodowe, pierwsze w bloku państw socjalistycznych. I wśród nich był ważny dla tej opowieści Komitet Założycielski Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku, podważający otwarcie założenia polityki oświatowej w PRL. Na fali tego entuzjazmu spowodowanego podpisaniem porozumień sierpniowych oraz założeniem przed chwilą wspomnianego Niezależnego Związku Zawodowego Nauczycieli na Pomorzu uaktywniła się młodzież szkół średnich na terenie Trójmiasta, na terenie Pomorza. W tych szkołach średnich masowo można było obserwować zjawisko kolportowania prosolidarnościowych ulotek między innymi i wkrótce po podpisaniu porozumień sierpniowych pojawiły się pierwsze pomysły, pierwsze próby powołania niezależnej organizacji uczniowskiej. Impuls wyszedł z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku. Szkoła nazywana była potocznie Topolówką od nazwy ulicy, przy której stała. I tutaj tylko dodam, że w tej szkole formy niezależnej działalności, czy formy właśnie takiej działalności niezależnej były prowadzone już przed sierpniem 80 i wiązały się z takimi osobami jak Maciej Grzywaczewski, Marian Terlecki czy Piotr Szczudłowski. Wracając jednak do roku 80, 7 listopada 1980 roku rozpoczął się strajk okupacyjny grupy nauczycieli w jednej z sal Urzędu Wojewódzkiego. Pisał o tym m.in. Wydział Nauki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, cytat: ogromna większość przedstawionych różnym instytucjom wniosków, postulatów i propozycji dotyczyła tworzenia nowej jakościowo samorządności uczniowskiej. I w piątym dniu trwania tego nauczycielskiego protestu młodzież Topolówki, czyli trzeciego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku, zaproponowała poparcie strajkujących nawet w formie okupacyjnego strajku szkolnego. Grupa uczniów z klas trzecich i czwartych sformułowała pierwszą listę postulatów, które przedstawiono wszystkim uczniom, a poprzez delegację zostały one również dostarczone do innych szkół średnich. Młodzież domagała się m.in. przestrzegania wolności słowa, pomocy ze strony nauczycieli dla harcerstwa, nauczania historii języka polskiego w duchu prawdy i tolerancji światopoglądowej. To były główne postulaty, te pierwsze. I następnego dnia odbył się w Topolówce wiec. Tutaj cytat, jeden z uczniów tak wspomina ten moment. Przed godziną 9 dyrekcja usiłowała zablokować działalność młodzieży. Mimo tego wiec odbył się, ale z pewnym opóźnieniem, co spowodowało przyjście nauczycieli na aulę, którzy po przerwie nie zastali klas przed gabinetami. Grupa inicjująca uzyskała pełne poparcie od całej społeczności uczniowskiej. Tak relacjonuje to wydarzenie Zdzisław Irczyc, jeden z pomysłodawców utworzenia niezależnego parlamentu. W wyniku tego wiecu został zawiązany tymczasowy Komitet Założycielski Parlamentu Szkolnego III LO, które miało być przedstawicielstwem społeczności uczniowskiej. I na tym pierwszym posiedzeniu parlamentu ostatecznie zostały sformułowane postulaty uczniów. Uczniowie domagali się m.in. przyznania parlamentowi realnych kompetencji. I tutaj przytoczę, bo one są, wydaje się, dość ciekawe i też one będą powtarzały się w kolejnych wystąpieniach młodzieżowych. M.in. Rada Pedagogiczna wraz z Parlamentem Uczniowskim decyduje w sprawach szkoły. W obradach Rady Pedagogicznej ma prawo brać udział 5 przedstawicieli parlamentu z prawem jednego głosu. Zobowiązuje się Radę Pedagogiczną do przedstawienia programu 2 dni przed jej rozpoczęciem. Przedstawiciele parlamentu są zobowiązani do przekazywania podjętych w trakcie obrad Rady Pedagogicznej uchwał na forum całego parlamentu. Parlament bierze udział we współopiniowaniu maturzystów. Parlament wspólnie z Radą Pedagogiczną typuje uczniów kierowanych na studia bez egzaminów wstępnych. Parlament ma prawo kontrolować rozchód funduszy Komitetu Rodzicielskiego. Tak brzmiały te postulaty uczniów trzeciego LO. I trzeba podkreślić, że z tymi
wnioskami uczniowie udali się do strajkujących nauczycieli w Urzędzie Wojewódzkim. Tam spotkali się z Romanem Lewtakiem, przewodniczącym właśnie tych strajkujących pedagogów i zdaniem Zdzisława Jeczysta, czyli jednego z uczniów, Lewtak wyraził aprobatę po pierwsze dla tych postulatów, jak i dla całej uczniowskiej inicjatywy. Od 14 listopada do tej akcji rozpoczętej przez właściwie uczniów jednej szkoły włączały się stopniowo kolejne ogólniaki, kolejne licea, kolejne technika, kolejne zawodówki. Najszybciej, zdaniem jednego z uczestników, najaktywniej włączyło się do tego ruchu drugie liceum w Gdańsku. Tymczasem w trzecim liceum zaczęła się rada pedagogiczna z udziałem przedstawicieli właśnie tego nowo powstałego parlamentu. Uczniowie po raz kolejny przedstawili swoje postulaty, zamiary i motywacje nauczycielom i dyrekcji. I tutaj cytat: mimo wyjaśnienia stanowiska uczniów, większość nauczycieli podeszła do naszej działalności bardzo sceptycznie, tylko nieliczni chcieli pomóc swym wychowankom, twierdzi Zdzisław Irczyc. I tutaj taka uwaga, większość nauczycieli, nawet tych sympatyzujących z uczniami, tych, którzy byli zaangażowani w ruch Solidarności, podchodziła z dużą rezerwą do tych postulatów, które przed chwilą przytoczyłem, tych postulatów Parlamentu Uczniowskiego. Warto tutaj przytoczyć opinię jednej z nauczycielek, pani Renaty Piłat, która była nauczycielką w tym liceum od 76 do 83 roku i tylko dodam, że została z tej szkoły karnie usunięta za to, że pozwoliła uczcić minutą ciszy zamordowanych górników z kopalni Wujek. Ona sympatyzowała z tymi postawami niezależności uczniowskiej, natomiast tak wyraziła się o tych postulatach parlamentu. Nie ukrywam, że z perspektywy czasu z trudem było nam jako nauczycielom zaakceptować pomysły naszych podopiecznych, szczególnie ten o uczestnictwie przedstawicieli parlamentu w radach pedagogicznych. Są pewne sprawy, które poza grono pedagogiczne nie powinny wychodzić. My jako wychowawcy byliśmy zobowiązani do tajemnic, szczególnie gdy chodziło o omawianie rodzinnych spraw uczniów. Uważałam, że młodzież nie powinna ich poznawać, dla mnie to było zbyt radykalne i nieodpowiedzialne. W odpowiedzi, albo może warto też przytoczyć opinię Wiesława Walędziaka, który był, można powiedzieć, takim liderem tamtego czasu uczniów Topolówki, ale też liderem w ogóle młodzieżowym w Trójmieście. On był silnie związany z ruchem Młodej Polski wówczas i był jednym z pomysłodawców utworzenia parlamentu w Topolówce. Walędziak tak mówi po latach: nie ukrywam, że z perspektywy czasu część postulatów wydaje się bardzo naiwna. Ta wolność wybuchała w nas każdego dnia i pomysły, które się z niej rodziły, były tak samo piękne, spontaniczne, co naiwne. Ta nasza działalność miała coś z rewolucji. Była to próba zrzucenia reżimu, próba zmiany fatalnych standardów oświatowych PRL-owskiego państwa. Nie było w naszych głowach dokładnie sprecyzowanej recepty na nową rzeczywistość, tak twierdzi Walędziak i dodaje: duża część nauczycieli była zdezorientowana, mniejsza część nas wspierała, jeszcze inni byli przestraszeni i bali się cokolwiek powiedzieć. Dyrektor kompletnie nie wiedział, co robić. Skala ruchu Solidarności, szczególnie w pierwszych miesiącach, była tak gigantyczna, że reprezentanci reżimu nie mieli konceptu, jak się zachować, jakie stanowisko przyjmować, zauważa po latach Walędziak. Ożywienie wśród uczniów Topolówki zaowocowało dalszymi działaniami zmierzającymi do utworzenia samorządnego ruchu młodzieżowego. Włączały się do tego ruchu kolejne licea. Z inicjatywy uczniów Topolówki w Gdańsku 15 listopada zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami młodzieży innych liceów, między innymi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 i tak dalej. Wzięło w tym udział bardzo dużo młodych ludzi. Również technika, również szkoły zawodowe, nie tylko z Gdańska, z Gdyni, z Sopotu, z Pruszcza Gdańskiego. Po gorącej, burzliwej dyskusji ustalono wspólne postulaty, które miały zostać przedstawione ministrowi oświaty i wychowania Krzysztofowi Kruszewskiemu. I tutaj te postulaty, które zostały wypracowane na tym forum
środowisk uczniowskich brzmiały bardzo podobnie do tych, które wcześniej zostały ustalone w ramach jednego liceum, czyli trzeciego LO, czyli między innymi uczniowie domagali się możliwości tworzenia w szkołach średnich nowych uczniowskich organizacji samorządowych, które miałyby prawo do wydawania własnego pisma, obchodzenia rocznic narodowych, dotychczas nieujętych terminarzem, nauczania historii języka ojczystego w duchu prawdy i tolerancji światopoglądowej itd., itd. No i co ciekawe, rzeczywiście tym młodym ludziom 16 listopada udało się spotkać z ministrem Kruszewskim przebywającym w Gdańsku. To znaczy młodzież skorzystała z jego obecności, bo akurat w tym czasie minister rozmawiał ze strajkującymi nauczycielami, pracownikami oświaty i wychowania. No i młodzież przedstawiła ministrowi listę swoich postulatów. Co ciekawe, wymusiła też na ministrze takie przyrzeczenie i obietnicę, że minister spotka się z nimi ponownie, tylko że za miesiąc w Warszawie, gdzie miało dojść do takiego swojego rodzaju podpisania tych postulatów przez ministra. Do tego czasu młodzież trójmiejska postawiła przed sobą takie zadanie przygotowania się merytorycznie do tego spotkania i rzeczywiście te spotkania odbywały się. Co ciekawe, do Trójmiasta zaczęły przyjeżdżać delegacje uczniów z całej Polski. Przyjeżdżali uczniowie z Poznania, Lublina, Elbląga, Łodzi, Jeleniej Góry, Krakowa, Legnicy, Lublina, Wałbrzycha, Białegostoku, Łukowa i Polkowic. Wszyscy ci młodzi ludzie spotykali się w Gdańsku, dokładnie w siedzibie Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Atmosferę tamtych dni, myślę, że to warto przytoczyć, opisuje Wiesław Walędziak. To, co działo się w naszej szkole i w ogóle w kraju, było dla nas dużym zaskoczeniem. Chyba naprawdę poczuliśmy się wówczas wolni. PRL była formą totalitaryzmu, może z powyłamywanymi zębami, ale te zęby były. Wychowywaliśmy się w takiej, a nie innej rzeczywistości, w atmosferze szczucia ludzi. A tu nagle można było bez większych konsekwencji rozrzucać ulotki, czytać publicznie literaturę, która jeszcze niedawno była zakazana. Głośno śpiewać hymn. Nie dlatego, że ktoś kazał, tylko z poczucia, że właśnie tak powinno się zrobić w sytuacji, która tego wymaga. W końcu po miesiącach przygotowań wytypowano gdańską delegację na spotkanie z ministrem. Wzięli w niej udział m.in. Wiesław Walędziak, Zdzisław Irczyc wspominany i Jarosław Kurski. I rzeczywiście, co ciekawe, to spotkanie doszło do skutku 17 grudnia, czyli rzeczywiście minister wypełnił to zobowiązanie, które złożył wcześniej. Z ministrem spotkała się 50-osobowa reprezentacja uczniów szkół średnich z Gdańska, Poznania, Legnicy, Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Polkowic, Łukowa i Warszawy. Reprezentował ich uczeń trzeciego LO w Gdańsku Zdzisław Irczyc, który wystosował list otwarty do ministra w imieniu wszystkich zebranych. My, uczniowie szkół średnich, wnosimy o zezwolenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania na tworzenie w szkołach całej Polski nowych struktur samorządowych wraz z prawem przedstawienia stanowiska uczniów władzom oświatowym każdego szczebla oraz prawem współpracy przedstawicieli tych struktur z różnych szkół. Ministrowi zaprezentowano 22 postulaty wcześniej wypracowane i po 7-godzinnej według relacji świadków i uczestników bardzo burzliwej, gorącej dyskusji, minister Kruszewski, co ciekawe, zaaprobował powstanie w szkołach nowych struktur samorządowych, niezależnych struktur samorządowych i co więcej podpisał dokument z żądaniami wysuniętymi przez uczniów. Wizytę w Warszawie wspomina po latach Jarosław Kurski. W Ministerstwie Oświaty, które mieściło się na Alei Szucha, bardzo ciepło przyjęła nas sekretarka. Wypisała nam specjalne akredytacje i zwróciła koszty podróży. A na koniec spytała, pamiętacie chłopcy, co tu było? Katownia Gestapo, odpowiedzieliśmy. Pamiętam, że najbardziej bojowy z nas na spotkaniu z ministrem był Wiesiek Walędziak. Ten przywoływany przez starszego z braci Kurskich Walędziak z kolei po latach sceptycznie podchodzi do całego spotkania z ministrem. Ze strony Kruszewskiego to spotkanie było spuszczaniem wentyla. Tak, tak, mówił, wszystko zrobimy, będziemy w kontakcie, będziemy na bieżąco konsultować wasze pomysły, powołamy komisję, która zajmie się waszą sprawą i tak dalej. Miałem przekonanie, że niepotrzebnie pojechaliśmy do Warszawy. Miałem wrażenie, że ta rozmowa miała na celu bardziej rozmontowanie naszej energii niż realną pomoc. Tak ocenia po latach Wiesław Walędziak tamto spotkanie z ministrem. Jednak to spotkanie zaowocowało tym,
że na terenie Trójmiasta został powołany oficjalnie 5 stycznia 1981 roku Ruch Młodzieży Szkolnej. Składał się on z przedstawicieli 23 trójmiejskich szkół średnich. Przewodniczącym został uczeń Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku Jarosław Rypniewski. Jeśli chodzi o działalność Ruchu Młodzieży Szkolnej, taką pierwszą inicjatywą była oficjalna wypowiedź w sprawie wydarzeń bydgoskich. W specjalnym wydanym oświadczeniu Ruch Młodzieży Szkolnej poparł działania Solidarności i wystąpił przeciwko, tutaj cytat, jawnemu łamaniu prawa przez organy powołane do jego obrony oraz rozpowszechnianiu przez środki masowego przekazu informacji niezgodnych z rzeczywistością. Członkowie Ruchu Młodzieży Szkolnej zaapelowali także, aby poparcie dla Solidarności wyrazić poprzez noszenie do szkoły plakietek z barwami narodowymi. RMS zwrócił się również z prośbą do nauczycieli, aby 27 marca po ogłoszeniu strajku ostrzegawczego w ramach zajęć lekcyjnych zostały przeprowadzone dyskusje na temat aktualnej sytuacji w kraju. Zwołano także nadzwyczajne spotkanie młodzieży szkół średnich, które miało odbyć się na placu przed Kościołem Świętego Mikołaja w Gdańsku. No i dotyczyło ono przede wszystkim zaangażowania Ruchu Młodzieży Szkolnej w wypadku ogłoszenia strajku generalnego. Ustalono, że w razie wybuchu ogólnopolskiego protestu należy wesprzeć strajkujących nauczycieli poprzez zorganizowanie tzw. straży uczniowskich złożonych z pełnoletniej młodzieży ze starszych klas. Jeśli chodzi o ocenę, bo oceną działalności Ruchu Młodzieży Szkolnej zajął się Wydział Oświaty i Wychowania Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Tutaj przytoczę krótki fragment jednego z raportów. RMS ma za zadanie koordynowanie działalności niezależnych samorządnych struktur samorządowych, szkół ponadpodstawowych województwa gdańskiego oraz reprezentowania interesów młodzieży. Agitacje w sprawie rejestracji niezależnych samorządów szkolnych w Ruchu Młodzieży Szkolnej przeprowadzone poprzez informacje ustne, kolportaż ulotek. Cechą wspólną niezależnych ruchów uczniowskich jest ich kadrowość, konspiracyjność, niezależność od organów władzy. W dodatku w tym raporcie podkreślono silny wpływ Ruchu Młodej Polski na utworzony przed paroma miesiącami Ruch Młodzieży Szkolnej. Warto tutaj dodać, że w ramach Ruchu Młodzieży Szkolnej i w ogóle niezależnych parlamentów uczniowskich na terenie Trójmiasta powstało dużo niezależnych wydawnictw, gazety szkolnych, między innymi takim organem prasowym, można powiedzieć, Ruchu Młodzieży Szkolnej było pismo Uczeń. Redagowali go uczniowie różnych szkół Trójmiasta, byli wśród nich Jan Ebert, właśnie Wiesław Walędziak i Jarosław Kurski. I tam powstały trzy numery, była poruszana różna tematyka. Ciekawy był wywiad z Jackiem Kuroniem pod tytułem Czy trzeba słuchać się mamusi? W tym takim prowokacyjnym artykule, właściwie częściowo artykule, częściowo wywiadzie przeprowadzonym przez Wiesława Walędziaka, pytali uczniowie, czy bardziej zastanawiali się, na ile powinni inspirować się, na ile powinni zgadzać się z przedstawicielami starszego pokolenia ludzi związanych z Solidarnością, czyli można powiedzieć, że doszło do takiego sporu na łamach tego pisma Uczeń. W dodatku na łamach pisma polemizowało się też z artykułami innego niezależnego pisma uczniowskiego Wprost, związanego z drugim liceum ogólnokształcącym w Gdańsku. Jeśli chodzi o wydawnictwa niezależne, takim ciekawym projektem była Gilotyna, wydawana w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Redagował go między innymi na pewno znany Państwu Krzysztof Skiba, jeszcze Maciej Kosycarz czy Wojciech Lipka i szereg innych osób. Oni również otworzyli niezależny kabaret uczniowski, Tapeta. Utworzyli też Młodzieżową Agencję Filmową i Artystyczną. No i to środowisko stało się zalążkiem ruchu anarchistycznego w Trójmieście. Jednak takim najtrwalszym dziełem, jeśli chodzi o gazetki niezależne, był Biuletyn Informacyjny Topolówki, stworzony przez Jarosława Kurskiego, Wiesława Walędziaka i Piotra Semkę. I co ciekawe, ten Biuletyn Informacyjny Topolówki, który na początku ukazywał się w formie gazetki ściennej, później był drukowany, przetrwał mimo zmieniających się redakcji od 80 do 89 roku. To znaczy ukazywał się regularnie, bez żadnych przerw, przez 9 lat. Powoli zmierzając ku końcowi, warto jeszcze podkreślić, że
Oprócz Gdańskiego Ruchu Młodzieży Szkolnej istniały też inne niezależne organizacje skupiające młodzież szkolną. Wymienię tutaj kilka. Międzyszkolny Komitet Odnowy z Warszawy, Niezależny Ruch Uczniowski Szkół Średnich z Łodzi, Uczniowski Komitet Odnowy Społecznej z Wrocławia, Samorządne Zrzeszenie Uczniowskie z Białegostoku i pewnie szereg innych. I w pewnym momencie również inicjatywa wyszła z Pomorza. Padł pomysł, żeby scalić te niezależne organizacje, między innymi również Ruch Młodzieży Szkolnej, w jedną federację młodzieżową, skupiającą wszystkie środowiska uczniowskie. I ta inicjatywa wyszła od wydawnictwa Wprost, od tej gazety, którą przed chwilą wspomniałem, związanej z drugim liceum ogólnokształcącym w Gdańsku, w porozumieniu z gdańskim NZS-em i zarządem regionu gdańskiego NSZZ Solidarność. Zostali zaproszeni przedstawiciele różnych organizacji uczniowskich, było to ponad 200 delegatów i rzeczywiście udało się z 12 na 13 września 1981 roku powołać taką federację, która miałaby scalić, skupić, jakby ideologicznie połączyć różne rozproszone po całej Polsce organizacje. Jego prezesem został znany Państwu również Grzegorz Bierecki z Gdańska, a na jego zastępców wybrano Tomasza Sokolewicza z Warszawy i Bogdana Moszkowskiego z Wrocławia. Również na spotkaniu założycielskim Federacji Młodzieży Szkolnej doszło do uchwalenia programu. Te punkty programu, nie będę ich przetaczał, bo one są podobne znowu do tych postulatów, które już wcześniej wymieniłem, tylko z takich nowych, radykalnych postulatów na przykład pojawiła się likwidacja oceny jako motywacji do nauki. Członkowie Federacji Młodzieży Szkolnej oprócz radykalnych haseł i postulatów domagali się tworzenia niezależnych bibliotek uczniowskich, stworzenia sieci niezależnych pism, organizowania kół samokształceniowych i wszechnic. A co ciekawe, ostatnie dwa postulaty programu postulowały walkę z narkomanią i alkoholizmem oraz ochronę interesów materialnych, społecznych i kulturowych członków Federacji Młodzieży Szkolnej. Po zakończeniu tego spotkania w Gdańsku przystąpiono do organizowania struktur FMS-u w terenie. Jednak po 2 miesiącach doszło do poważnego konfliktu między Grzegorzem Biereckim i Tomaszem Sokolewiczem. No i niestety to środowisko, które udało się zjednoczyć, znowu uległo rozłamowi, co właściwie przekreśliło marzenia o jednej organizacji uczniowskiej. Później jeszcze próbowano znowu scalić te dwie organizacje, które się podzieliły na niezależną FMS i FMS. W końcu nie udało się ponownie ich scalić. Z kolei w Gdańsku aż do stanu wojennego trwały przygotowania do oficjalnej rejestracji federacji w sądzie, ale no niestety te starania przerwał stan wojenny. Reasumując, chciałbym podkreślić, że Wybrzeże Gdańskie w czasie Karnawału Solidarności okazało się regionem wiodącym w zakresie niezależnego organizowania się młodzieży szkolnej. I tutaj proszę zwrócić uwagę na ciekawy proces. To, co zaczęło się w jednym liceum gdańskim, czyli trzecim ELO, zwanym potocznie Topolówką, gdzie powstał prawdopodobnie pierwszy niezależny parlament uczniowski w Polsce, ta fala tworzenia niezależnych struktur, niezależnych samorządów rozprzestrzeniła się właściwie wychodząc z tego jednego liceum na całą Polskę. Proszę zwrócić uwagę, że ostatecznie swoim zasięgiem ten ruch objął aż 32 szkoły ponadpodstawowe z całej Polski. Z kolei na fali tego utworzenia jednego parlamentu powstał Ruch Młodzieży Szkolnej, który z kolei zainspirował do stworzenia Ogólnopolskiej Federacji w ramach Federacji Młodzieży Szkolnej, do której zresztą powołania doszło również w Gdańsku. Tutaj zwrócę też uwagę na to, że o czym wspominałem wcześniej, że dużo tych uczniowskich postulatów, jak współopiniowanie maturzystów, czy właśnie usunięcie oceny jako elementu motywacyjnego do nauki, czy uczestniczenie w Radzie Pedagogicznej, było bardzo radykalnych i wydaje się nie do końca przemyślanych. Zresztą potwierdza to Wiesław Walędzia, który mówi: nie zawsze miałem poczucie, że postulaty, które wymyśleliśmy, są słuszne od początku do końca. To wyglądało trochę tak, że był wiec, ktoś zgłaszał postulat, postulat się dopisywało i tyle. Nie było komitetu rewolucyjnego, który debatuje po nocach i analizuje każdy punkt bardzo dogłębnie i precyzyjnie. Co najwyżej mówiło się, że się zwoła drugi wiec, a na wiecu się zobaczy.
Mieliśmy po 17-18 lat i nie mieliśmy żadnego doświadczenia poza tym, że wiedzieliśmy, że komunizm i PRL jest czymś złym. To jeśli chodzi o treść postulatów. Warto podkreślić, że młodzież w czasie Karnawału Solidarności była bardzo aktywna. Świadczą o tym właśnie te niezależne pisma, niezależne wydawnictwa, organizowanie bibliotek drugiego obiegu, kabarety, przedstawienia niezależne i wiele innych. Jednak najbardziej spektakularne było to spotkanie z ministrem Kruszewskim. No, oczywiście najbardziej spektakularne w ramach tych różnych działań. I wydaje się, że doprowadzenie do zaaprobowania przez wysokiego urzędnika państwowego nowych struktur samorządowych oraz do podpisania przez niego dokumentu z postulatami można uznać za sukces. Jednak jak zwraca uwagę Piotr Semka, wówczas uczeń trzeciego liceum, jeden z wiceprzewodniczących Niezależnego Parlamentu, dopiero wprowadzenie w życie chociażby części z tych wysuniętych postulatów można byłoby nazwać prawdziwym zwycięstwem. Tutaj cytat. Pamiętajmy, że działo się to w czasie Karnawału Solidarności, kiedy miały miejsce rzeczy wcześniej nie do pomyślenia. To naprawdę był rewolucyjny czas. Samo spotkanie z ministrem Kruszewskim nie było jeszcze niczym wielkim, uważa Piotr Semka. I rzeczywiście na fakt tego, że większa część postulatów nie została zrealizowana, w moim przekonaniu miał wpływ rozproszenie środowisk uczniowskich i brak jednego głosu. Świadczy o tym chociażby nieudana próba scalenia różnych grup młodzieżowych całej Polski. I tutaj również oddam głos Semce, który wydaje się ocenia w taki sposób to zjawisko. Szybko zacząłem zdawać sobie sprawę, że cały ruch parlamentów szkolnych to bardziej gadanie niż realne działanie. Do Topolówki zjeżdżali uczniowie z całej Polski. Siedzieli w sali pełnej papierosowego dymu i debatowali do trzeciej nad ranem. Tworzyły się jakieś frakcje. Łódź popiera Wrocław, Poznań Warszawę, a Kraków trzyma z Gdańskiem. Wydawało mi się to bardzo nadęte. Podczas tych nasiadówek zaczęły objawiać się coraz więcej kieszonkowych Napoleonów, którzy doskonale opanowali sztukę ładnego mówienia, ale nic więcej. W moim przekonaniu działanie w organizacjach uczniowskich tego czasu było przedsmakiem polityki, do której nigdy mnie nie ciągnęło. I rzeczywiście, mimo że zdecydowana większość młodzieżowych postulatów nie została wprowadzona w życie, to jeden z nich zdecydowanie tak. Chodzi o to, że na terenie całego kraju powstawały niezależne parlamenty, które organizowały życie szkoły, zapraszały ciekawych gości związanych z opozycją i Solidarnością, organizowały szereg inicjatyw. I to był moim zdaniem realny sukces ruchu młodzieży szkolnej, ruchu parlamentów szkolnych. I ta fala entuzjazmu, która ogarnęła młodych ludzi z Pomorza, dając im poczucie prawdziwej wolności, zadecydowała o ich późniejszej aktywności po wprowadzaniu stanu wojennego. Tak przynajmniej to oceniam. Młodzież Trójmiasta, a przypuszczam, że młodzież całej Polski w latach 1981-83 okazała się środowiskiem niezwykle aktywnym i ambitnym w tworzeniu struktur opozycyjnych wobec komunistycznej władzy i wydaje mi się, że skala tego zaangażowania nie byłaby tak duża bez wcześniejszych doświadczeń właśnie związanych z ruchem młodzieży szkolnej czy z ruchem parlamentów szkolnych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za interesujące wystąpienie. Jak widać, młodzi ludzie, nastolatkowie nie ustrzegli się błędów tzw. dorosłej opozycji, bo właściwie in statu nastendi, toczyły się w ramach, wydawałoby się, struktur, których celem, znaczy struktury Federacji Młodzieży Szkolnej, której celem jest jakby stworzenie panmłodzieżowej ogólnopolskiej organizacji, już jakieś tendencje, pojawiają się już tendencje odsiadkowe, często determinowane animozjami, jakieś kwestiami interpersonalnymi. Doprecyzuję może tylko, że do ponownego zjednoczenia Federacji Młodzieży Szkolnej nie doszło, bo drugi zjazd zjednoczeniowy zaplanowano na 13 grudnia 1981 roku. Wiadomo, co się stało. To była między innymi jedna z przyczyn, dla których Federacja po raz kolejny się w ogóle nie zjednoczyła, nie było takiej możliwości. Ale cały czas trwały rozmowy, próby zjednoczenia, które gdzieś tam się nie udawały, a rzeczywiście w końcu postanowiono zwołać ten zjazd, no ale przerwał go stan wojenny.
Okej, okay. Będzie jeszcze czas na dyskusję, zapewne sobie porozmawiamy. Oddaję teraz głos pani doktor habilitowanej Justynie Gulczyńskiej z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pani doktor opowie nam o szkolnych kołach oporu społecznego i znów zastanowimy się, czy i jaki wpływ na aktywność młodych ludzi wywierał dorosły związek i czy także w tym przypadku możemy mówić o planach, tak jak w przypadku gdańskim ruchu młodzieży szkolnej, stworzenia no, swego rodzaju większych struktur, czyli solidarności nastolatków pisanej tą małą literą. Oddaję głos pani doktor. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, tematem mojego wystąpienia są szkolne koła oporu społecznego jako egzemplifikacja działalności opozycyjnej oporu młodzieży szkolnej w latach 80. w Polsce. Z racji tego, że jestem z wykształcenia pedagogiem, ale zajmuję się okresem Polski Ludowej, moja problematyka to głównie szkolnictwo średnie ogólnokształcące. Również dotykam tego problemu opozycyjnej, ja to nazywam niepodległościowej działalności tej młodzieży i postanowiłam podjąć problem działań opozycyjnych młodzieży poznańskiej, która wpisuje się w tę chronologię, którą rozpoczął pan, poruszając okres, mówiąc o okresie karnawału Solidarności. Ja przemieszczam się dalej, czyli po okresie wprowadzenia stanu wojennego, ponieważ szkolne koła oporu społecznego rozpoczęły swoją działalność w 1982 roku. Mówiąc o młodzieżowych organizacjach opozycyjnych działających w latach 80. w Poznaniu, nie należy koncentrować się tylko na szkolnych kołach oporu społecznego, chociaż działały one najdłużej, ponieważ działały w całym okresie od 82 do 89 roku, ale można też wymienić kilka innych, tych szerzej działających i tych działających incydentalnie, czyli oczywiście Konfederacja Młodej Polski Rokosz, od której tak naprawdę zaczęła się, że tak powiem, przygoda, historia z KOS-ów. Również Wolny Licealista, Pokolenie Walczące Warta i Brygada Polski Niepodległej. Natomiast tak jak tematem mojego wystąpienia są szkolne koła oporu społecznego, tak też o nich będę mówiła. Była to, jak wspomniałam, jedna z największych opozycyjnych organizacji działająca, przygotowana, organizowana, realizowana przez młodzież szkół średnich Poznania. Była to młodzież głównie licealna, ale również skupiała w swoich szeregach młodzież techników. Organizacja powstała w marcu 1982 roku i była wyrazem buntu na wprowadzenie stanu wojennego. Była wyrazem niezadowolenia z powodu braku możliwości realizacji tego, o czym mówiło się w środowiskach młodzieżowych, jak pan przedmówca był łaskaw powiedzieć, dotycząca tych postulatów, które młodzież szkolna miała nadzieję będą podpisane i będą realizowane. Pierwotna nazwa SKOS-ów, Szkolnych Kół Oporu Społecznego, to Szkolne Komitety Oporu Społecznego i jak wspomniałam, działała na terenie większości szkół średnich Poznania. Jak deklarowali jej założyciele, tutaj pozwolę sobie również cytować, zadaniem SKOS-u jest zapobieganie sowietyzacji społeczeństwa i indoktrynacji młodzieży, ukrócenie samowoli komunistycznego aparatu władz, pielęgnacja tradycji narodowych, szerzenie ideałów sierpnia 80. roku, udzielanie pomocy represjonowanym, rozwijanie społecznej myśli niezależnej. Jeśli chodzi o założycieli, różne źródła podają różne osoby. Kiedy sięgniemy do Encyklopedii Solidarności,
Znajdujemy tam nazwiska jak Przemysław Bielicki, Maciej Celichowski, Andrzej Drobiński, Tamara Fizek czy Ryszarda Motyka. Jednak w oparciu o informacje zawarte w dokumentacji wytworzonej przez Służby Bezpieczeństwa, założycielem SKOS-ów był głównie Paweł Kozacki, uczeń ósmego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu, tej szkoły, która obok Dwójki była najbardziej aktywna w środowisku opozycyjnym młodzieży Poznania w latach 80. Paweł Kozacki, który obecnie jest przeorem Dominikanów w Krakowie. Głos SKOS-ów, gdybyśmy mieli mówić o obszarach działalności szkolnych kół oporu społecznego, ponieważ tego dotyczy w zasadzie moje wystąpienie, jednym z najważniejszych obszarów tej działalności jest organ wykonawczy głosu SKOS-ów, czyli SKOS-ów, przepraszam, czyli głos SKOS-ów. Było to pismo, oczywiście drugoobiegowe, które pierwotnie miało tytuł Wiraż, a następnie od numeru 6 występowało pod tytułem Głos SKOS-ów. Pismo to podlegało Komisji Koordynującej Szkolnych Kół Oporu Społecznego. Wcześniej było pismem o charakterze informacyjno-publicystycznym. Służyło przekazywaniu tych bieżących informacji na temat tego, co działo się w zakresie podejmowanych przedsięwzięć opozycyjnych. Natomiast z czasem na łamach głosu SKOS-ów zamieszczano treści również inne, treści, których zadaniem było motywowanie młodzieży do działań niepodległościowych, ale również były to treści edukujące młodzież, treści, które przekazywały młodzieży licealnej, młodzieży szkół średnich, odkłamane informacje, chociażby historyczne, czyli odkłamujące programy szkolne. Nawiasem mówiąc, głos SKOS-ów jest jednym z głównych źródeł informacji na temat tego, oczywiście obok materiałów wytworzonych przez Służby Bezpieczeństwa, na temat tego, jak przebiegała działalność szkolnych kół oporu społecznego i jakie były obszary tej działalności. Tutaj mamy stronę tytułową pierwszego numeru głosu SKOS-ów, tak naprawdę, jak wspomniałam, numeru 6, ponieważ został on przekształcony został tytuł pisma z tytułu Wiraż na tytuł głos SKOS-ów. I tutaj na tej pierwszej stronie, to jest mało widoczne, ale zapewniam, jest to odezwa do młodzieży, w której zwracają się organizatorzy z prośbą o angażowanie się opozycyjne. Też warto wspomnieć, zwrócić uwagę na to, jaka problematyka była zamieszczana na łamach głosu SKOS-ów. Były to oczywiście oficjalne dokumenty dotyczące działalności szkolnych kół oporu społecznego. Na łamach głosu SKOS-ów przedrukowano również teksty z innych pism opozycyjnych, które miały szerszy zasięg. Tutaj warte jest też zwrócenie uwagi na to, iż głos SKOS-ów, czy redakcja głosu SKOS-ów bardzo intensywnie współpracowała głównie z Obserwatorem Wielkopolskim, ale również były to przedruki z innych nielegalnych wydawnictw. Kolejny obszar problematyki, którą poruszano na łamach głosu SKOS-ów, były to informacje inspirujące młodzież, jak działać opozycyjnie. Były to odezwy, apele, instrukcje, które zamieszczali dorośli opozycjoniści skierowane do młodzieży, w których wspierano te młodzieżowe przedsięwzięcia opozycyjne, instruując młodzież, jak należy postępować w konkretnych sytuacjach. Były też zamieszczane opisy represji stosowanych przez służby bezpieczeństwa wobec osób, które podejmowały ryzykowną działalność opozycyjną. Chodziło o
przygotowanie młodych opozycjonistów do odpowiedniego reagowania na zastaną sytuację, na sytuację zagrożenia. I zamieszczano też opisy form zaangażowania opozycyjnego młodzieży, chcąc w ten sposób zachęcić innych do włączenia się w działalność opozycyjną. I był jeszcze obszar, jak wspomniałam wcześniej, edukowania czytelników poprzez zamieszczanie treści zakazanych w szkolnych programach szkolnych, jak Poznański Czerwiec 1956 roku, Polskie Tradycje Polityczne. Kolejnym bardzo ważnym przedsięwzięciem, które podjęły między innymi Szkolne Koła Oporu Społecznego, była akcja o kryptonimie Barak. Była to akcja zorganizowana przez członków opozycyjnych organizacji młodzieżowych Poznania. Tutaj w głównej mierze zaangażowali się członkowie Rokosza, ale również Szkolnych Kół Oporu Społecznego czy Wolnego Licealisty. I celem akcji Barak było wymalowanie hasłami antypaństwowymi szkół na terenie miasta Poznania. Akcja Barak była bardzo precyzyjnie przygotowana przez przedstawicieli poszczególnych organizacji młodzieżowych. Była ona przygotowana jesienią 1982 roku i tutaj typowano szkoły, które miały zostać wymalowane tymi hasłami, wytypowano osoby, które miały zająć się tym przedsięwzięciem. Zakupiono oczywiście narzędzia, czyli pędzle, farby, opracowano zestaw haseł, którymi miano się posłużyć przy malowaniu i wyznaczono termin czy terminy rozpoczęcia akcji. Był to grudzień 1982 roku, ale z różnych przyczyn ta akcja się troszeczkę przedłużyła. Tutaj mamy zdjęcia, przykładowe zdjęcia haseł wymalowanych podczas akcji Barak. Zdjęcie stolika zaopatrzonego znakiem Polski Walczącej. Dalej mamy zdjęcia ścian, to jest liceum numer 8 w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej. Solidarność, Wron Won. Ja zamieściłam też napisy u góry, bo niektóre z nich nie są do końca widoczne. Kolejne zdjęcie, szkoła nie jest miejscem do uprawiania kłamliwej demagogii, czy grono z nami, dyro z ubolami. I tutaj w oparciu o materiały IPN-owskie pozwoliłam sobie zamieścić wykaz tych haseł przygotowywanych do akcji Barak. Są naprawdę bardzo wymowne, chociaż niektóre dość, nazwałabym to subtelnie drastyczne. Człowiek rodzi się i żyje wolnym, koniec wojny to niewolność, szkoła miejscem kłamliwym, pogrom partii programem narodu, czy zomowcy, gestapowcy, SB, SS i tak dalej. Proszę Państwa, kolejnym obszarem działalności opozycyjnej młodzieży poznańskiej, w tym przypadku również Szkolnych Kół Oporu Społecznego, były tak zwane ciche przerwy. Ciche przerwy były formą protestu wobec zastanej rzeczywistości, wobec sytuacji, jaka się działa po wprowadzeniu stanu wojennego, wyrazem solidarności z działaczami dorosłymi opozycji. Organizowano je zwykle w rocznice ważnych wydarzeń, były to rocznice wprowadzenia stanu wojennego, czy odzyskanie przez Polskę niepodległości, czy 17 września napaść Związku Radzieckiego na Polskę. I odbywały się zazwyczaj między trzecią a czwartą lekcją, była to zazwyczaj właśnie ta duża przerwa od pierwszego do ostatniego dzwonka. W umówionym miejscu w przestrzeni szkolnej, czy to był hol, czy jakiś korytarz, czasami boisko, kiedy dyrekcja reagowała, nie pozwalała na tego typu działania.
i podczas cichych przerw, w których zazwyczaj uczestniczyła większa część młodzieży, gromadzono się wokół zapalonego znicza, czy było to kilka zniczy, często były one ułożone w formie krzyża i kartki z wypisanym hasłem, czy z wypisanymi hasłami, i milczano, albo też odśpiewywano hymn narodowy, Boże coś Polskę, rotę. I tutaj mam przykład takiej instrukcji zachowania się podczas cichych przerw, ponieważ informacje o tym, kiedy i w jakim miejscu będą odbywały się ciche przerwy, były przekazywane w formie ulotek albo były też zamieszczane na łamach głosu z kosów, też rozprowadzanego, kolportowanego przez młodzież. Te instrukcje miały precyzyjnie określić, jak młodzież ma się zachować, w którym miejscu ma się zebrać, jak długo uczestniczyć w tej cichej przerwie. Tutaj mamy taką instrukcję dla uczniów ósmego liceum. I ciekawe są również przykłady odezw nawołujących do cichych przerw, mobilizujących młodych ludzi do podejmowania działań. Ja pozwoliłam sobie też zamieścić tutaj fragmenty tych odezw, ponieważ one w dużym stopniu oddają, nazwę to, klimat tego, co działo się wówczas i jak bardzo mogły tego typu odezwy wpływać na młode umysły. Uczniowie, grudzień jest miejscem, który nas, Polaków, skłania do szczególnej refleksji, bo właśnie w grudniu 1970 roku polała się krew polskich robotników na Wybrzeżu. 13 grudnia 1981 stłumiono wolnościowy zryw społeczeństwa, a 16 grudnia tegoż roku dokonano mordu na górnikach, obrońcach kopalni Wujek. Ich ofiara niech będzie dla nas zobowiązaniem do walki o prawdziwą wolność. Przeciw przemocy, niesprawiedliwości i łamaniu prawa zaprotestujemy 16 grudnia licznym udziałem w cichych przerwach, które zostaną zorganizowane w naszych szkołach. Bądź aktywny, bądź solidarny. I tutaj podpis. Kolejnym obszarem działalności szkolnych kół oporu społecznego, tej działalności opozycyjnej, były różnego rodzaju ulotki, odezwy, instrukcje, apele, które informowały o dacie i miejscu manifestacji, odprawiania mszy świętej za ofiary stanu wojennego, o terminach cichych przerw, jak wspomniałam. Często ulotki, które były rozprowadzane przez młodzież, zawierały fragmenty wypowiedzi publicznych, jak na przykład kazań kościelnych, fragmenty kazania prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Materiały te były rozrzucane lub rozkładane w miejscach dostępnych, ogólnie dostępnych, były to parapety szkolne, były to boiska szkolne, ale były to też toalety. Ponadto rozrzucano nielegalne teksty poza szkołą, to jest na mieście, chociaż analizując dokumentację szkolnych kół oporu społecznego i organizacji ROKOSZ, zauważyłam różnicę. Członkowie organizacji ROKOSZ rozpropagowywali swoje materiały głównie na mieście, natomiast tutaj przedstawiciele, członkowie szkolnych kół oporu społecznego koncentrowali się głównie na środowisku szkolnym, na miejscu, czyli na szkole. Dochodziło do różnego rodzaju sytuacji niebezpiecznych, jak chociażby taki przykład podam młodego człowieka, licealisty, który rozdawał ulotki w tramwaju i nieopatrznie podał jedną funkcjonariuszowi SB. I w tym momencie został zatrzymany i konsekwencje tego można sobie wyobrazić.
Również ciekawe są metody przygotowywania oraz sposób i miejsca rozpowszechniania ulotek czy tych materiałów nielegalnych. W Poznaniu, jeśli chodzi o samą metodę, przygotowywano najczęściej metodą linorytu, czyli żłobiono w linoleum symbol Polski walczącej czy napis Solidarność, po czym pokrywano to farbą i odbijano na papierze i te ulotki rozklejano na murach, na wystawach sklepowych, na słupach ogłoszeniowych. Miejsce rozpowszechniania to była przede wszystkim główna ulica Poznania, obecny Święty Marcin, wówczas ulica nazywała się Armii Czerwonej. Był to również tak zwany Okrąglak, czyli największy sklep, centrum handlowe, towarowe w Poznaniu. No i oczywiście Stary Rynek, Rondo Caponiera, most dworcowy, z którego zrzucano też ulotki. Akcja kolportażu ulotek wyznaczona była zawsze na godzinę 15:30, czyli wtedy, kiedy poznaniacy wracali z pracy, i były też różne sposoby rozpowszechniania tych ulotek, czyli metoda rozrzucania na tak zwaną żyłkę, która polegała na tym, iż plik ulotek wiązano żyłką, pod żyłką umieszczano papieros, który został zapalony, i musiał to być zawsze papieros zagraniczny, nie polski, ponieważ sam się palił. I tę paczuszkę zawieszano na oknie jednej z klatek schodowych na zewnątrz, kiedy papieros wypalił się do momentu, kiedy spotykał się z żyłką, wówczas żyłkę przepalał i ulotki się rozsypywały. Ta metoda była bardziej kontrolowana od metody na tak zwany lód, kiedy umieszczano ulotki w płachcie materiału, której narożniki umieszczano w pudełku po zapałkach wypełnionym wodą. I to pudełko z tą płachtą, z tymi ulotkami wkładano na noc do zamrażarki, gdzie woda oczywiście zmieniła się w lód i trzeba było bardzo szybko ten pakunek przemieścić i umieścić w odpowiednim miejscu, ponieważ wiadomo, lód to jest taka rzecz niekontrolowana czy mniej kontrolowana i ulotki mogły wypaść z tego pakunku nie wtedy, kiedy miały. No i oczywiście metoda na żywca, czyli rozrzucanie ulotek zawierających treść, mogły też być te, które nie zawierały tej treści, jak pan profesor wspomniał. Proszę państwa, warto też zwrócić uwagę na treści odezw młodzieży liceów poznańskich, tej młodzieży opozycyjnej, która również reagowała na sytuację, jaka miała miejsce wówczas. Oświadczenia, tutaj mamy przykład oświadczenia z KOS-ów w sprawie rocznicy mordu katyńskiego, gdzie młodzież informuje o tym, co się wydarzyło i jak należy reagować na rocznicę tego dramatycznego, tragicznego wydarzenia. Wyraźmy swój szacunek dla poniesionej przez nich ofiary, przychodząc do szkoły, ubierając się odpowiednio, stosownie, zakładając emblematy, żałobne emblematy patriotyczne. Ważnym też elementem funkcjonowania młodzieży opozycyjnej jest to, żeby podkreślić miejsce Kościoła w tej działalności. Tutaj członkowie Szkolnych Kół Oporu Społecznego uczestniczyli w mszach świętych odprawianych za ojczyznę, o których informowano również na łamach ulotek, plakatów czy na łamach głosu z KOS-ów, gdzie precyzyjnie wyrażano intencje mszy, miejsce odprawienia tej mszy. To jest pierwszy przykład tej treści, drugi przykład miejsca wagi wiary i Kościoła w szkole, to jest walka młodzieży poznańskiej o obecność krzyża w szkole. I tutaj, jeśli chodzi o tę kwestię, rzecz krzyży w szkole
to była rzecz, która nieustannie powracała w kolejnych liceach ogólnokształcących w Poznaniu w całym okresie w latach 82-89, ponieważ one były sukcesywnie zdejmowane przy jakichś sytuacjach remontów i zakładane, czy to wcześniej w okresie Karnawału Solidarności, można nazwać to w sytuacji oficjalnego zezwolenia na umiejscowienie tych krzyży, czy później w latach 82-89 również się pojawiały i znikały. I tutaj mamy też przykłady świadczące o tym, iż młodzież bardzo identyfikowała się z wiarą, z Bogiem i czerpała siłę, nadzieję dla swoich działań. I jeszcze jeden obszar działalności młodzieży Szkolny Kół Oporu Społecznego to jest tak zwany Młodzieżowy Sąd Podziemny, którego zadaniem było stygmatyzowanie osób będących na usługach władzy państwowej. Młodzieżowy Sąd Podziemny sądził i wydawał wyroki między innymi na dyrektorów szkół i nauczycieli, właśnie tych, którzy współpracowali z służbami bezpieczeństwa. Wyroki te były publikowane na łamach Głosu Skosów jako komunikaty dla wszystkich skazanych, gdzie w tonie zastraszania nakazywano dyrektorom podporządkowanie się wytycznym młodzieży. Oczywiście było to działanie, możemy nazwać je wręcz naiwne, niemniej dawało też informacje, przekazywało informacje na temat tego, jakie są postawy części kadry pedagogicznej wobec działań opozycyjnych i w ten sposób ustrzegało część młodzieży przed ewentualnymi niebezpieczeństwami. Tutaj też mamy przykład reakcji Skosów na śmierć księdza Jerzego Popiełuszki jako wyraz buntu i walki z okrucieństwem systemu socjalistycznego, gdzie młodzież również nawołuje się w apelu do tego, aby młodzież odpowiednio zareagowała i uczciła pamięcią, odpowiednim zachowaniem wobec tego ogromnego dramatu, tego wydarzenia. Mamy kolejne przykłady treści ulotek, odezw Skosów w drugiej połowie lat 80. Ja pozwoliłam sobie też to umieścić jako przykład takiego szerszego spojrzenia już młodzieży poznańskiej, bardziej odważnego podejścia do działalności opozycyjnej. Mamy jedną treść bojkotującą święto 1 maja, gdzie młodzież była zmuszana do tego, aby ze szturmówkami uczestniczyć w pochodzie, ale z przekazów wiem, że część tej młodzieży uczestnicząc w pochodzie na skrzyżowaniu ulic rzucała szturmówki w bramę, pozbywając się ich i niejako przenosiła się do innego, nazwijmy to, konkurencyjnego pochodu. Druga treść drugiej ulotki bojkotującej służbę wojskową. Diabeł stworzył armię, a Bóg dezertera. I proszę Państwa, również ważne jest podkreślenie tego, iż bardzo ważnym obszarem, nazwijmy to, agitacji, rozpowszechniania informacji przez Szkolne Koła Oporu Społecznego były programy nauczania w tej działalności i również występowanie z postulatami zmiany szkoły polskiej. Tutaj, troszcząc się o ową szkołę, już od 1988 roku na łamach Głosu Skosów zamieszczano postulaty dla nowej szkoły polskiej, czyli między innymi usunięcie czy ograniczenie nadobowiązkowych programów, przedmiotów jak religioznawstwo czy problemy współczesnej cywilizacji, podstawy ekonomii, przysposobienie obronne.
czy dążenie do postulat zniesienia z egzaminów maturalnych z przedmiotu problemy nauki o społeczeństwie. Ponadto warto też podkreślić, że w marcu 1989 roku z inicjatywy SKOS-ów do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu udała się grupa młodzieży, która reprezentując szkoły Poznania złożyła petycję dotyczącą konieczności reformy nauczania kierowaną do Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącą właśnie zmiany programów nauczania. Tutaj wspomnę o sytuacji wprowadzenia czy prób wprowadzenia w 1973 roku dziesięciolatki, po czym w 1982 roku władze oświatowe odstąpiły od zmian strukturalnych szkolnictwa polskiego, natomiast nie odstąpiły od zmian programowych i tutaj te przykłady przedmiotów jak religioznawstwo są konsekwencją tych zmian programowych. Szkolne koła oporu społecznego, podsumowanie. Skosowcy, tak ich nazywam, od roku 89, czyli sytuacja wydarzenia 89 roku, skłoniła oczywiście również działaczy szkolnych kół oporu społecznego do zmian swoich postaw, do poszukiwania nowych obszarów swojego zaangażowania. I tutaj przede wszystkim były to prace w samorządach szkolnych, chociaż też należy podkreślić, że działacze opozycyjni podejmowali swoje działania, swoją aktywność w samorządach szkolnych w 1989 roku z dość dużą ostrożnością i jeszcze nieufnością. Poza tym skosowcy angażowali się w najróżniejsze obszary działań, jak manifestacje ekologiczne, kościelne imprezy kulturalne, czy inne, jak sami nazywali je, zadymy, w których można było zaistnieć, gdyż, jak sami siebie oceniali, cytuję, u nas nie wyznacza się zadań i najogólniej można powiedzieć, że angażujemy się we wszystko to, co rozszerza demokrację. Tutaj jest przykład artykułu, jaki został zamieszczony w Głosie Wielkopolskim 14 czerwca 1989 roku, w którym, ja przepraszam za jakość, ale taka właśnie wyszła, w którym jeden z organizatorów i aktywnych działaczy SKOS-ów wypowiada się na temat tego, jak zmienił się SKOS. Na zakończenie chciałabym jeszcze, ponieważ to nie jest zasadniczy temat tego referatu, ale chciałabym również przekazać informację, że za swoją działalność opozycyjną organizatorzy, działacze, aktywni członkowie SKOS-ów również ponosili konsekwencje, ponieważ w 1984 roku około 60 osób działających aktywnie w SKOS-ach była aresztowana. Ci najbardziej aktywni skosowcy, natomiast część została zatrzymana celem przesłuchania. Później na skutek amnestii młodzież została wypuszczona. To również świadczy o tym, iż działalność szkolnych kół oporu społecznego w Poznaniu była bardzo intensywnie rozpracowywana przez służby bezpieczeństwa i część z tej młodzieży za swoją działalność opozycyjną, za właśnie te podejmowane obszary działalności poniosła też konsekwencje. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani doktor habilitowanej Justynie Gulczyńskiej za interesujące przybliżenie nam historii SKOS-ów, struktury ciekawej o tyle, że no, działała długo, bo od 82 do 89 roku, tak? Czyli rzeczywiście mamy tutaj długą perspektywę czasową, rzecz wyjątkowa, bo struktury konspiracji młodzieżowej zwykle działały krótko, zwykle były rozbijane stosunkowo szybko przez aparat policyjny, a w tym przypadku mamy, no, możemy mówić o pewnej trwałości, pewnej ciągłości. Mam kilka pytań do pani doktor, ale to pewnie już albo w części dyskusyjnej, albo już
po zakończeniu tego panelu. Tematyka jest, jak widać, bardzo interesująca, tylko jako ciekawostkę powiem, że ta metoda, która w Poznaniu nazywała się na żyłkę, w Warszawie nazywała się też na Malboro albo Malboro, po prostu było Carmen. Okej, załóżmy, że Carmeny były tymi papierosami, które się dopalały do końca. Myślę, że tutaj Malboro były mimo wszystko lepsze, no, ale nie każdego było na nie stać. No. Trzeba było kupić je w Peweksie zapewne, albo na czarnym rynku. Okej, to tyle, bardzo pani dziękuję. Teraz oddajemy głos pani doktor habilitowanej Joannie Król. Przenosimy się do Szczecina, także wędrujemy trochę po tej mapie Polski. Byliśmy w Gdańsku, byliśmy przed chwilą w Poznaniu, teraz wędrujemy na północno-zachodni kraniec Polski do Szczecina. Pani doktor opowie nam o działalności, o różnych formach antysystemowej konspiracji młodych szczecinian. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję przede wszystkim najpierw panu doktorowi za zaproszenie na konferencję. Bardzo miło mi jest, że będę mogła być, znaczy, że jestem wśród Państwa. I tematem mojego wystąpienia jest, jak Dawid z Goliatem, antysystemowe formy oporu licealistów w Szczecinie w latach 1980-1989. Pozwólcie Państwo, że na początku uczynię pewną istotną uwagę. Otóż może to brzmieć jak skarga, ale mój temat jest trudny badawczo. Potem jeszcze wrócę do tego, dlaczego, z jakich powodów, ale to przy końcu wystąpienia. I wspominam o tym dlatego, że w formie też wytłumaczenia bardziej, aniżeli skargi, że moje wystąpienie będzie miało taki charakter bardziej przyczynkarski i sygnalizujący pewne problemy i dlatego, wybaczcie Państwo, będzie on dosyć, znaczy w porównaniu z moimi szanownymi przedmówcami, dość skondensowany w treści i w czasie. I teraz tak, na początku, proszę Państwa, ustalenia terminologiczne, opór i opozycja. Są to dwie definicje pana Andrzeja Friszke. Na te definicje powołuje się też pan profesor Marek Wierzbicki w swojej monografii o Związku Młodzieży Polskiej. Rozróżnienie to jest dość istotne i według Andrzeja Friszke opór jest to spontaniczny, niezorganizowany i niekierowany sprzeciw wobec narzuconego porządku politycznego, ideologicznego, często połączony z obroną tradycyjnych wartości. Opozycja zaś to już świadome, zaplanowane, oparte na pewnym programie działanie organizacyjne lub intelektualne na rzecz obalenia systemu lub jego reformy, w kierunku ograniczenia monopolu władzy partii i przywracania podmiotowości społeczeństwa. I szanowni Państwo, te formy antysystemowego oporu, wprawdzie w moim wystąpieniu jest zawarte jest to pojęcie opór, ale tam się też przewijała opozycja, zresztą one się przeplatały ze sobą. I teraz proszę Państwa, najprostszy podział formy oporu może być oczywiście czynny i bierny, indywidualny i zbiorowy. I one również, tak jak w poprzednim przypadku, przeplatały się ze sobą, jeżeli chodzi o temat, który poruszam. Następnym bardzo ważną kategorią dla mnie pojęciową jest pojęcie pokolenia, które wiąże się też z kategorią młodzieży. I przyjmuję tutaj definicję Hanny Świdy-Zięby, dla której pokolenie jest to zbiór młodych osób, które podlegają zbliżonym procesom socjalizacji w pewnym określonym okresie historycznym, wyrabiają sobie pewien system kategorii pojęciowych. Za ich pomocą postrzegają świat, określają własną tożsamość, definiują aktualne sytuacje i dokonują wyborów. System kategorii tworzy wspólnotę światopoglądową. Wyróżnikiem pokolenia jest system znaczeń. I szanowni Państwo, wybrałam tę definicję dlatego, że dla mnie takim kamieniem węglowym jej jest właśnie ta wspólnota światopoglądowa, ponieważ jak Państwo na pewno świetnie to wiecie, żadne pokolenie jest jednolite w sensie odbioru rzeczywistości i jej interpretacji. I dlatego też musiałam tutaj dokonać właśnie takiego przyjęcia tej definicji, ponieważ ona świetnie oddaje postawy młodzieży w każdym okresie historycznym, zwłaszcza w aspekcie opozycji, ponieważ wiadomo, że nie cała młodzież brała udział w opozycji
i nie cała młodzież kontestowała system. I teraz na początku, proszę Państwa, wymiary kryzysu lat 80., ja tutaj tylko je wymienię, czyli był wymiar gospodarczy, był wymiar polityczny i wymiar społeczny. Tutaj troszeczkę nad tym wymiarem społecznym chciałabym się zatrzymać, czyli wymiar społeczny, on sprowadzał się głównie do atrofii życia społecznego, głównie w perspektywie jednostkowej i zbiorowej, kryzys wartości, marazm, zwiększenie się dystansu pomiędzy państwem a społeczeństwem, czyli dominacja była dominacja uczestnictwa w życiu prywatnym kosztem współuczestnictwa społecznego. Zresztą ta próżnia społeczna była obecna przez cały okres PRL-u i w sytuacjach kryzysu ona po prostu się jeszcze bardziej powiększała. I proszę Państwa, wystąpił też kryzys w oświacie i tutaj takie kilka takich wyznaczników. Przede wszystkim, w czym on się objawiał? W spadku aspiracji w zakresie kształcenia. I tutaj, proszę Państwa, macie Państwo dwa takie okresy, znaczy porównanie. W 81 roku 42,5% absolwentów szkół podstawowych znalazło się w szkołach licealnych. Rok później był już spadek do 38,7%. To jest bardzo duży spadek, jeżeli chodzi o, pamiętajcie Państwo, to jest tylko rok czasu. Na przełomie lat 1979-1987 był spadek aż o 37%, jeżeli chodzi o podejmowanie studiów wyższych. Poza tym kryzys w oświacie dotyczył też wzrostu zachowań konsumpcyjnych, takiej orientacji, bardziej to powinnam nazwać, konsumpcyjnych wśród młodzieży. Kolejna rzecz, rosnąca dynamika zjawisk z obszaru niedostosowania społecznego. Tutaj mam głównie na myśli zjawiska alkoholizmu i narkomanii wśród młodzieży. Nastąpiło też apogeum procesu demistyfikacji treści ideologicznych przekazywanych w drodze procesu edukacji. I wydaje się tutaj, proszę Państwa, że tak, ani młodzież już w to nie wierzyła, ani też czytając protokoły posiedzeń Wydziału Oświat KWPZPR, ani też decydenci partyjno-oświatowi, przynajmniej robili takie wrażenie wypowiadając się. To znaczy oni oczywiście wypowiadali się w określonym języku, ale gdzieś tam w tle to już tak pobrzmiewało, że oni sami już nie bardzo w to wierzą. I proszę Państwa, ostatni wymiar kryzysu, dość niebezpieczny, jeżeli chodzi o efektywność procesu edukacji, nasilenie rozdźwięku pomiędzy szkołą jako instytucją a młodzieżą. I ten wymiar kryzysu był bardzo obecny w protokołach rad pedagogicznych, z którymi się zapoznawałam. I o tym zjawisku bardzo właśnie często mówiły zarówno dyrekcje poszczególnych liceów, jak i sami nauczyciele, że pomiędzy szkołą a młodzieżą jest po prostu przepaść, że gdzieś się nie można dogadać po prostu z młodzieżą, że ona żyje swoim życiem. I proszę Państwa, wniosek naczelny jest taki, że eskalacja zjawisk kryzysowych w obrębie samej szkoły i poza nią spowodowała, że coraz trudniej było dla władz partyjno-oświatowych umacniać i zachowywać polityczny sens edukacji, bo takowy polityczny sens edukacji, on był cały czas obecny w szkole polskiej od 1945 roku. I teraz, proszę Państwa, formy czynne zorganizowane, jakie były, jeżeli chodzi o młodzież licealną? Występowanie w obronie internowanych nauczycieli, tutaj głównie pisanie petycji i listów do władz partyjno-oświatowych. Oczywiście, jak możecie się Państwo domyśleć, one miały dość nikłą efektywność. Jeżeli chodzi o przykład, to tutaj przykładem może być liceum numer 1. Tam internowanych zostało dwóch nauczycieli, pani Halina Gaińska i pan Franciszek Łuczko. Do szkoły już nie wrócili, to znaczy wrócili, ale po 1989 roku. I właśnie w momencie ich internowania młodzież napisała petycję w ich obronie. Po drugie, wypisywanie antysocjalistycznych haseł na murach szkoły i murach miasta. Szczególnie młodzież szczecińska upodobała sobie koszary wojsk radzieckich. Po trzecie, kolportowanie ulotek na terenie szkoły i poza nią. Czwarte, ja sobie tak ująłam to zadawanie trudnych pytań nauczycielom, byli to ofiarami dociekliwości młodzieży, padali głównie nauczyciele przedmiotów humanistycznych, historii zwłaszcza, ale przede wszystkim też przysposobienia obronnego.
wyrażanie otwartego sprzeciwu podczas spotkań z przedstawicielami partii i wojska. I jednym z takich przykładów było spotkanie, ono się odbiło się dość szerokim echem, przynajmniej jeżeli chodzi o dokumenty. Mam tutaj zarówno protokół na myśli, protokół Rady Pedagogicznej, jak i dokument Wydziału Nauki i Oświaty KWPZPR. Spotkanie przedstawiciela wojska, pułkownika, który przybył do jednego z liceów, do liceum numer 1, na spotkanie z młodzieżą, miał im wyjaśnić zasadność wprowadzenia stanu wojennego. Niestety pan pułkownik wyszedł ze spotkania mocno zbulwersowany, zniesmaczony postawą młodzieży. Tam padały nawet wyrażenia, że młodzież była chamska i bezczelna, ponieważ padło wobec niego otwarte pytanie ze strony jednego z uczniów, jak pan się czuje w mundurze Wojska Polskiego po wprowadzeniu stanu wojennego. Także te spotkania nigdy nie należały do łatwych. Następna rzecz, stosowanie małej dywersji, domalowywanie korony na godle Polski, oblewanie farbą pomników radzieckich, niszczenie szkolnych portretów dostojników państwowych. I teraz tak, powrócę do tego domalowywania koron na godle Polski. W jednej z moich przeprowadzonych rozmów z działaczem właśnie opozycji młodzieżowym wówczas on przywołał taką sytuację, która w zasadzie można powiedzieć, że stała się już rytuałem. Otóż pan Jerzy Sieńko, bo jego mam na myśli, zawsze przed lekcją języka rosyjskiego, bo tę sobie upodobał, wdrapywał się na stół, właśnie na dwa stoły, bo budynek liceum numer 2, bo on tam się uczył, jest budynkiem po niemieckim, były bardzo wysokie sale, więc potrzebował dwóch ławek szkolnych, żeby się wpiąć, domalować orła, schodził, wszystko było uporządkowane, wchodziła pani od języka rosyjskiego, wołała woźnego, ten przynosił drabinę, zmazywał, a potem przed kolejną lekcją rzecz się powtarzała. I to tak jak mówię, to taka forma rytualizacji niejako była. Następna rzecz, wyprowadzanie nielegalnych demonstracji spod szkoły lub zakładów pracy lub uczestnictwo w nich. I tutaj, proszę Państwa, szczególnie zaangażowana była młodzież wspomnianego przeze mnie liceum numer 2. Ona głównie wyprowadzała demonstracje spod Stoczni Szczecińskiej i tak na marginesie powiem, że w uhonorowaniu za postawę niepokorną tej młodzieży liceum numer 2 ma jako jedyne w Szczecinie międzynarodową maturę. I bo tutaj były rozważane różne kandydatury liceów, można powiedzieć, że nawet lepszych, wspomnę tutaj chociażby o 13 szczecińskiej, ale to tak jak mówię, tutaj zadecydowały inne rzeczy. I teraz wydawanie nielegalnych gazetek. I tutaj macie Państwo przykład takiej gazetki pod tytułem Szydło, to była bibuła Federacji Młodzieży Walczącej w liceum numer 1. I teraz zagadnienia poruszane na łamach szkolnych wydawnictw drugiego obiegu. Tutaj o tym już wspomniała moja przedmówczyni, pani Justyna Gulczyńska. Zagadnienia dotyczyły głównie wiedzy z zakresu historii Polski, oczywiście tej pomijanej, zafałszowanej w procesie edukacji, czyli Katyń, Poznań, Radom. Następny zespół zagadnień dotyczył współczesnych już wydarzeń społeczno-politycznych, czyli głównie tutaj strajków, walki z opozycją. Kolejna rzecz dotyczyła prezentacji, interpretacji polityki oświatowej prowadzonej przez państwo. I młodzież w tych właśnie czasopismach wydawanych przez siebie nielegalnych nie tylko kontestowała kwestię ideologizacji programów, domagając się jednocześnie ich odkłamywania, ale, o czym też tutaj pani Justyna Gulczyńska wspomniała, przeprowadzali miażdżącą krytykę niewprowadzonej w końcu reformy dziesięciolatki. I kolejną taką rzeczą, która była poruszana na łamach tych czasopis, była krytyka zachowań dyrekcji i nauczycieli. Od razu chcę zaznaczyć, że na krytykę zasługiwali sobie głównie ci z nauczycieli, bądź też ta dyrekcja, która walczyła z opozycją na terenie szkoły. Przykładem tutaj może być dyrektor liceum nr 1, Zygmunt Szydłowski, za którego przyczyną została właśnie internowana wspomniana przeze mnie wcześniej pani Halina Gaińska, nauczycielka.
Młodzież bardzo dobrze wiedziała, że poprzez fakt denuncjacji jej straciła pracę i do zawodu, tak jak też wspomniałam, nie wróciła aż do 1989 roku. I taką krytyką, znaczy, co charakterystyczne, młodzież ani słowem nie wspomniała o tym, tylko na przykład wspomniała o incydencie, że pan dyrektor odzywa się do niej, krytykując ich zachowanie podczas przerwy, jakbyście ze wsi byli. I wtedy, znaczy i młodzież stwierdziła, że pan dyrektor gardzi ludźmi ze wsi, co jako pedagogowi nie przystoi. Czyli gdzieś to taka była znaczy no słuszna krytyka, ale to tak jak mówię, młodzież wybierała sobie obiekty specjalne do tej krytyki. I teraz tak, szanowni państwo, niezależne organizacje młodzieżowe, powstawały one pod patronatem, tutaj pan dr Bartłomiej Noszczak już o tym wspomniał, pod patronatem między innymi Ruchu Młodej Polski, Konfederacji Młodej Polski Niepodległej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów i NSZZ Solidarność. I do najważniejszych należały, jeżeli chodzi o Szczecin, Ruch Młodzieży Niezależnej, Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, Ruch Wolność i Pokój. A ja chciałabym się skoncentrować na organizacji może mniej znanej, na Uczniowskim Froncie Odnowy, w skrócie UFO. I szanowni państwo, UFO powstało 6 czerwca 1981 roku w Szczecinie pod auspicjami Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Z Wyższej Szkoły Pedagogicznej ukonstytuował się później Uniwersytet Szczeciński. Rolę ośrodka koordynującego odgrywało tutaj, tak jak już wspomniałam, właśnie to NS, Niezależne Zrzeszenie Studentów, tutaj popełniłam błąd, przepraszam, w skrócie, WSP. I jak działacze NSZ-u mówili, było to dla nich, oni traktowali to jako przedszkole Niezależnego Zrzeszenia Studentów, właśnie tę organizację UFO. Była to organizacja międzyszkolna, zrzeszająca uczniów szczecińskich szkół średnich, głównie licealnych. Ośrodkiem, takim sztabem było wspomniane przeze mnie liceum numer 2. I nazwę wymyślił działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, pan Paweł Bartnik, w sposób zupełnie spontaniczny, ponieważ samo powstanie też, myślę, że tak jak szereg innych organizacji, odbyło się w sposób właśnie też spontaniczny, czyli grupa młodzieży zgłosiła się do Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSP i stwierdziła, że oni też chcą działać i czekają na propozycję. I wówczas pan Paweł Bartnik, to tak jak z relacji jego wynikało, wyszedł na korytarz do tej młodzieży z nią porozmawiać i na kolanach wymyślił im nazwę UFO. I ta organizacja rzeczywiście była przez Niezależne Zrzeszenie Studentów kierowana. I powód powstania, jak określali to działacze UFO, to był brak zaufania do dotychczas istniejących szkolnych organizacji młodzieżowych, oczywiście tych oficjalnych. I założenia programowe, proszę państwa, jakie sobie przed sobą postawiło UFO. Po pierwsze, niezależność od organów administracji państwowej i organizacji politycznych. Po drugie, główne zadanie to pozytywne oddziaływanie na młodzież. Po trzecie, wydaje się, że najważniejsze, przywrócenie edukacji pedagogicznego sensu. I tutaj macie państwo poparcie tego ostatniego celu w postaci fragmentu odezwy Uczniowskiego Frontu Oporu. I cytuję, Uczniowski Front Oporu jest synonimem przymierza wszystkich chętnych do pracy nad szkołą. Szkołą, by zajmowała się ona tym, do czego została stworzona, nauką, by nauczyciel w szkole martwił się programem nauczania i naszymi miernymi postępami, przepraszam, a nie akcją 99,9% w HSPS lub sadzimy 100 hektarów lasu w miejscu, gdzie powstanie za 5 lat huta lub jezioro zaporowe, by nauczyciel spokojnie sprawdzał nasze klasówki, nie martwiąc się, że mu ktoś świnie podkłada. I szanowni państwo, kierunki oddziaływania, jakie sobie postawiło przed sobą UFO. Propagowanie akcji samokształceniowej wśród uczniów. Dotyczyło to głównie poszerzania ich albo uzupełniania wiadomości z zakresu historii Polski, z zakresu historii Europy, właśnie tej przemilczanej, zafałszowanej, jak wcześniej wspomniałam. Działalność kulturalna.
Kolejna, zagwarantowanie demokracji w szkole i tutaj jest rozwinięcie w kolejnym postulacie, zapewnienie demokratycznych wyborów do samorządu, ucięło mi, przepraszam, do samorządu szkolnego, pomoc w zażegnywaniu konfliktów między uczniami i na linii uczeń-nauczyciel oraz organizowanie akcji protestacyjnych w wypadku łamania praw ucznia, wolność, walka o wolność słowa i druku i potem pojawiały się też postulaty. Postulat nieobowiązkowości apeli szkolnych i prelekcji politycznych, postulat zwiększenia dotacji na oświatę i nakładów podręczników szkolnych, możliwość zapraszania przez młodzież wybranych osób do szkoły. I oczywiście nie mieli być tutaj wojskowi ani też osoby partyjne. I teraz dominujący charakter działalności i tutaj posługuje się typologią autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w słynnym opracowaniu z 1982 roku dotyczącego właśnie tych form opozycji wśród młodzieży, można określić jako propagandowy, ponieważ formami działania głównymi przez Uczniowski Front Oporu były udział w nielegalnych marszach, bojkotowanie pochodów pierwszomajowych, czyli organizowanie kontrmanifestacji, albo też po prostu nieuczęszczanie na te pochody i stanowiło to, proszę Państwa, problem nie tylko dla uczniów, ale też dla dyrekcji szkoły. I jeden z moich rozmówców stwierdził, że dyrektor wyłożył im sprawę jasno. Powiedział im w przeddzień pochodu, jeżeli jutro was nie będzie na pochodzie, to ja od jutra nie jestem dyrektorem szkoły. Czyli to, no przynajmniej był po prostu szczery w tym. Następnie kolportowanie publikacji niezależnej oficyny wydawniczej, co ciekawe, ogłoszenie o tych publikacjach leciało, przepraszam za kolokwializm, przez radiowęzeł szkolny. Znaczy na przerwie głośno, że publikacje niezależnej oficyny wydawniczej są dostępne pod salą tą a tą. Rozrzucanie ulotek na terenie szkoły i miasta, to o czym wspomniała już pani Justyna Gulczyńska. Kolejna rzecz, uniemożliwianie działalności oficjalnych młodzieżowych organizacji politycznych. I tutaj rzecz znowu dotyczy drugiego liceum ogólnokształcącego. Było takie wydarzenie, że przyszedł do nich młody działacz ZSMP, tak mówię z przekąsem młody, ponieważ to był człowiek w wieku 35 lat, który postanowił założyć organizację ZSMP w szkole, w dwójce. To się nie udało, ponieważ natrafił na opór młodzieży, tutaj jeszcze musiał wysłuchiwać złośliwości typu, ponieważ któraś z dziewczyn zwróciła się do niego towarzyszu, on w takiej drodze skrócenia dystansu powiedziała gdzieś tam towarzyszu, mówcie mi kolego, no to ona jeszcze raz wstała i powiedziała, że pozwoli pan, że kolegów sobie będziemy wybierać sami. I niestety skończyło się to spotkanie dość dużym niesmakiem ze strony właśnie tego działacza i tej organizacji ZSMP nie udało się w dwójce założyć. Zresztą na marginesie dodam, że było to jedyne liceum w Szczecinie bez tej organizacji. I kolejna rzecz, własna działalność wydawnicza. I tutaj proszę Państwa macie pierwszy numer UFO. I jak większość tego typu wydawnictw była zrobiona, czy było zrobione w sposób absolutnie amatorski, ale mnie się bardzo podoba, zresztą okładkę tutaj projektowała siostra działacza Niezależnego Zrzeszenia Studentów z WSP, pani Hanna Bombolewska. I teraz tak, może wrócę jeszcze do tego czasopisma. Z tego co wiem, to tych numerów okazało się tylko 4. Niestety na razie, mówię na razie z nadzieją, dotarłam do numeru 1. Co więcej, sami działacze UFO nie wiedzą, co się stało z pozostałymi numerami. Do kwestii tej jeszcze wrócę na końcu wystąpienia. I teraz proszę Państwa, formy bierne, zorganizowane i indywidualne. I to już odnoszę już do całej opozycji liceów szczecińskich. Brak aktywności podczas lekcji z zakresu przedmiotów politycznych. To znaczy młodzież siedziała, zajmowała się swoimi rzeczami, rysowała, rozmawiała, także nie brała po prostu udziału w lekcji w sposób świadomy. Był to gdzieś tam przejaw takiego właśnie buntu i biernej formy oporu. Ignorowanie apeli szkolnych, czyli absencja. Następnie bojkotowanie oficjalnych imprez masowych o charakterze propagandowym. I jednym z takich przykładów była
była impreza pod nazwą Trzymamy Straż nad Odrą 17 kwietnia 1983 roku i chichot historii sprawił, że identyczna impreza była w roku 1946 w tym samym miejscu, pod tą samą nazwą. I szanowni państwo, młodzież się zachowała identycznie. To znaczy, śmiała się, wygłupiała, wznosiła jakieś okrzyki. Także w ten sposób całą imprezę niejako notablom, dygnitarzom zepsuła. Następną formą były akcje happeningowe. Jedną z takich akcji chciałabym państwu przybliżyć. Zorganizował... No, ja powiedziałam, że mam skondensowany. No proszę, jak to czas, jest względny. Dobrze, już będę kończyć. Tylko wspomnę o tej akcji, ponieważ ona jest właśnie warta tego. Jeden z uczestników, czy z członków Uczniowskiego Frontu Oporu w dniu, znaczy po otrzymaniu informacji o śmierci Breżniewa skombinował sobie strój członka ZSMP. Wziął, znaczy na ramieniu miał czarną opaskę i jeszcze z prasy jakiejś radzieckiej powyklejał jakieś, znaczy powycinał ordery, ponalepiał sobie na strój, poszedł i stanął przed szkołą, przed wejściem do szkoły i przyjmował kondolencje w imieniu ambasadora radzieckiej. Oczywiście akcja się skończyła w momencie, kiedy dyrektor przyszedł do pracy, ponieważ zaraz go zawołał na dywanik, ale to tak mówię, że chciałam o tej akcji wspomnieć, ponieważ ona była dość zabawna. I reakcja władz, tutaj już szybciutko oczywiście, reakcja władz, była diagnoza sytuacji, czyli, i teraz chciałabym państwu zwrócić uwagę na język, czyli nadal władza operowała kategorią przeciwnika politycznego, czyli na przekór temu, co pan tutaj, pan profesor wspomniał, czyli władza partyjna albo udawała, albo nie wiedziała, albo nie chciała wiedzieć, że przyczyny były endogenne, o czym tutaj właśnie jeszcze raz mówię, że wspomniał pan profesor Tadeusz Paleczny, czyli ten opór wynikał z samej młodzieży, ale tutaj zawsze dla partii musiał być ten przeciwnik polityczny z zewnątrz, tak jak w okresie stalinowskim był wróg, tak, wróg miesza, wróg działa źle na młodzież i tak dalej, a tutaj był przeciwnik polityczny, czyli to samo. Kontrofensywa, czyli przystąpiono do akcji wzmożonej ideologizacji młodzieży, czyli apiać od nowa, tak, ukazywanie postępowych tradycji Narodu Polskiego, Ruchu Robotniczego, przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, kształtowanie obywatela socjalistycznego. Za tym szły wytyczne dla dyrektorów szkół. Tutaj bardzo wyraźne było wskazanie. Wychowanie młodzieży ma być tylko socjalistyczne i świeckie. Nie może być dualizmu w wychowaniu. I było polecenie zwrócenia szczególnej uwagi na moment światopoglądowy podczas lekcji wychowawczych. Działania... Aha. Dobrze, to ja może sobie przejdę już do postulatów badawczych. To są postulaty badawcze między innymi też dla mnie, czy tak, ustalenie przybliżonej liczby osób biorących udział w zorganizowanych formach oporu, głównie mam na myśli UFO, bo z tym jest duży problem, ustalenie struktury i formy działania nielegalnych organizacji młodzieżowych, rozpoznanie kwestii funkcjonowania nielegalnych organizacji szkolnych, zbadanie dróg życiowych działaczy nielegalnych grup młodzieżowych oraz ustalenie powiązań i charakteru współpracy między organizacjami szkolnymi a środowiskiem studenckim i pozostałymi grupami opozycyjnymi. I teraz trudności badawcze, o których wspomniałam. Główny to jest jeden, niekompletność, proszę państwa, materiałów źródłowych. I za to odpowiedzialna była między innymi akcja niszczenia dokumentów tajnej policji w latach 1989-1990, niszczenie dokumentów przez samych członków organizacji, oni w momentach dramatycznych, czyli na przykład tak jak jeden z moich rozmówców, był skatowany przez służbę bezpieczeństwa, jak tylko zdało się dowlec do domu, pierwsze co zrobił, to zniszczył wszystkie ulotki. Brak prowadzenia regularnej ewidencji działalności przez organizacje oraz ukrywanie przez dyrekcję szkół faktu istnienia na terenie ich placówek nielegalnych organizacji szkolnych. Dziękuję państwu serdecznie, dziękuję za wyrozumiałość pana prowadzącego. Bardzo dziękuję pani doktor. Otwieram z konieczności bardzo krótką dyskusję. Bardzo proszę, jeśli macie państwo pytania, proszę zadawajcie je naszym prelegentom. Bardzo proszę. Chciałem się spytać, jaki procent młodzieży należał do ruchów kontestacyjnych, a jeżeli chodzi o subkultury młodzieżowe,
to jaka była forma tych struktur? Przykładowo, czy do panków należała grupa rodzin inteligenckich, czy do skinheadów robotniczych, czy odwrotnie, czy to bez względu na to, kto jakich miał rodziców? Dziękuję. Tak, mniemam. Tak, czy ogólnie? Znaczy, jeżeli chodzi o liczbę, tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie, jeżeli chodzi o liczbę, czy procent odsetek młodzieży kontestującej. No niewątpliwie, jak w każdym działaniu wtedy, były różne kręgi. Były kręgi aktywnych liderów, prawda, czynnych, takich, którzy rzeczywiście byli inspiratorami, przez władzę zwanymi prowodyrami, prawda, oni byli najczęściej również inwigilowani, czy jakoś tam ewidencjonowani przez służby. No była duża grupa zwolenników, sympatyków, ludzi wspierających biernie albo okazjonalnie, prawda, a już nie stale, nie poprzez struktury. Natomiast jeżeli chodzi o panków i o skinów, bo mówię, no tego się nie da określić, jaki to był odsetek, natomiast no, sądząc choćby po popularności czy po skali uczestnictwa w ruchu Solidarność i ekstrapolując tą zależność na młodzież, która była jeszcze bardziej aktywna, można oczekiwać, że jednak no, w tym kulminacyjnym momencie, prawda, karnawału czy wybuchu, no to jednak kontestowała większość młodzieży. Jak się okazuje, ja tego nie byłem świadom. Wiedziałem, że oczywiście studenci w większości kontestowali, natomiast rzecz dotyczyła również środowiska młodzieży szkolnej, prawda, która z natury rzeczy kontestowała instytucję państwową, jaką była szkoła. Znaczy, skala kontestacji to jest problem właściwie, tak jak słusznie pan profesor zauważył, niezbadany i obawiam się, że bardzo trudny do zbadania. No możemy w tym przypadku bazować na przykład na dokumentacji tajnej policji politycznej, ale jest pytanie, czy jest to źródło wiarygodne, czy na ile jest ono reprezentatywne dla zjawiska. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że istniała większa grupa, pytanie jaka, większa liczba struktur konspiracyjnych niż te, które zostały odnotowane przez aparat Służby Bezpieczeństwa. I z danych MSW wynika, że na przykład w okresie karnawału funkcjonowało co najmniej 100-kilkanaście struktur. O ile się nie mylę, pan Jan Chlebowicz może to potwierdzić. Na zebraniu FMS-u w Gdańsku we wrześniu 1981 roku wzięło udział chyba 100-kilkanaście. Właśnie, 200, no to jest no, mniej więcej ta liczba, ale no to z odpowiednio mniejszej liczby reprezentujących odpowiednio mniejszą liczbę struktur organizacji młodzieżowej. Oczywiście trzeba założyć, że jakiejś części, zapewne znacznej, tych struktur resort nie rozpoznał. No, rzeczywiście, jeśli chodzi o ten okres karnawału, możemy mówić o swoistym boomie, renesansie zjawiska kontestacji młodzieżowej. I oczywiście nasza konferencja jest także pretekstem do tego, żeby tego typu zjawiska dalej badać, drążyć i starać się przybliżyć problemy związane chociażby ze skalą. Jeszcze doprecyzuję, że kolejna faza, swoisty wzrost krzywej oporu nastąpił po 13 grudnia 1981 roku i o ile mnie pamięć nie myli, z kolei w tym czasie aparat policyjny odnotował w skali kraju 185 organizacji młodzieżowych. Przy czym teraz jest pytanie, co resort rozumiał pod pojęciem organizacja młodzieżowa? To jest oczywiście problem szerszy, dotyczący metodologiczny, dotyczący także dzisiaj badaczy, odnoszący się do tego, do pewnej klasyfikacji młodego człowieka, czy też pewnej kategoryzacji wieku, która nam pozwoli określić, czy człowiek był zaangażowany do organizacji młodzieżowej, czy już jedną nogą, powiedzmy, był w organizacji młodzieżowej, a drugą w organizacji dorosłej. Pamiętajmy też, że organizacje młodzieżowe miały zróżnicowaną strukturę wiekową. I teraz jest pytanie, czy taką grupę zaliczyć do organizacji młodzieżowej, czy już, jeśli powiedzmy odsetek 50% plus więcej na korzyść ludzi, powiedzmy, powyżej 18 roku życia był większy, to czy to już jest organizacja dorosła. I już na zakończenie, ja pomału kończę badania poświęcone konspiracji młodzieżowej w Warszawie w całym okresie Polski Ludowej i tutaj odpowiadając na pańskie pytanie dotyczące skali zjawiska, no zaryzykuję stwierdzenie, że była ona nikła. Znaczy, mówiąc inaczej, różnego rodzaju formy kontestacji, znaczy nie możemy ulegać złudzeniu, że bezpośrednio w kontestacji, w różnego rodzaju formy opozycji i oporu społecznego była zaangażowana większość młodzieży. Znaczy, ja nie byłbym takim optymistą. Wydaje mi się, że był to jednak
zaryzykuję, no, pewien margines. Oczywiście wielu młodych ludzi mogło żyć pewnym klimatem epoki, jakoś funkcjonować w nim, ale generalnie było im to obojętne. I ten przykład dla lat 1944-1956, to odsetek ludzi młodych zaangażowanych bezpośrednio w konspirację młodzieżową wynosił, uwaga, 0,002 ogółu młodzieży uczącej się w Warszawie w tym czasie, a więc no, było to nikłe, absolutnie efemeryczne zjawisko, takie, jakie w istocie, takim jak, w jakim w istocie była konspiracja młodzieżowa. Jeśli mogę tylko krótko dopowiedzieć, bo jakby obszar badawczy, którym się zajmowałem, wykraczał poza karnawał Solidarności, jeśli chodzi o Pomorze, i tam dotarłem do procentowych liczb, które zostały zaprezentowane przez Wydział Nauki i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Jeśli chodzi o na przykład udział młodzieży w przerwach milczenia, albo jeśli chodzi o podpisywanie petycji w sprawie przywrócenia krzyży, ale to tylko dla jednej szkoły, chodzi konkretnie o trzecie liceum ogólnokształcące, to były liczby rzędu 80-90% zaangażowania uczniów. Ja zawsze, jak rozmawiałem z moimi rozmówcami, którzy byli zaangażowani w działalność opozycyjną, pytałem się, na ile oni sobie uzurpowali prawo do wypowiadania się w imieniu większości, a na ile mieli poczucie, że rzeczywiście jakby mają poparcie, są głosem pokolenia, dokładnie. No, odpowiedzi były bardzo różne i to zależy oczywiście od form. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te dwa przykłady, przerwy milczenia i przywrócenie krzyży dla jednej szkoły, no to skala była w tym wypadku akurat bardzo duża. Tak, tylko że pragnąłbym zwrócić uwagę na to, że tutaj z udziałem, nazwijmy to zbiorowym, w tego rodzaju formie no, kontestacji jakby nie było, niejako w sposób automatyczny no, mogło brać udział więcej osób, no bo chociażby represja, odpowiedzialność zbiorowa nie obejmowała tych młodych ludzi. Natomiast konspiracja sensu stricto, taka z działalnością rzeczywiście tajną, z którą się wiązały no, działania no, mieszczące się w definicji akcji bezpośredniej, oczywiście biorę to w cudzysłów, oczywiście skutkowały tym, że liczba młodych ludzi zaangażowanych w tego rodzaju formę oporu była oczywiście znacznie mniejsza. Dlatego też pragnę zwrócić Państwu uwagę na tę bogatą paletę działań mieszczących się w definicjach opozycji oporu społecznego. Pan profesor używa tutaj bardzo pojemnego pojęcia kontestacji. Rzeczywiście wydaje mi się ono najtrafniejsze, żeby objąć rzeczywiście to bogate spektrum działań, ale no, jak widać możemy się... pokazać, jak trudna jest odpowiedź na tak, to pytanie. Tak, to prawda. Właściwie to są dane dotychczas nieweryfikowalne. Jeśli już, to możemy opierać się na pewnych studiach jednostkowych, na pewnych badaniach dotyczących mikroskali. No, miejmy badania, że tego typu konferencje, tego typu spotkania jak te będą owocowały kolejnymi opracowaniami regionalnymi, które wreszcie zaowocują, tego nie ma, to jest ciekawe, solidnym opracowaniem monograficznym poświęconym kontestacji czy też konspiracji młodzieżowej w latach 80. w skali kraju. No, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że do tej pory też nie doczekaliśmy się pracy monograficznej poświęconej kontestacji ludzi młodych w latach 40. i 50. Cały czas bazuje, wtedy kiedy skala zjawiska była największa, i właściwie cały czas bazujemy na pewnych studiach przypadku, na mikrostudiach, opracowaniach dotyczących regionu. Proszę Państwa, niestety no, jest bardzo ciekawie, robi się bardzo ciekawie, ale muszę pomału kończyć tę część naszego spotkania, bo tutaj pozostali uczestnicy już w progach startowych stoją. Audytorium na to zgodzi, no bo my jesteśmy tutaj w roli służebnej. A jedno zdanie tylko co do skinów i panków. W momencie, gdy, bo na nich się rzeczywiście w latach 90. koncentrowałem w dużym stopniu w Krakowie, w latach, gdy Fedorowicz, dyrektor Teatru Ludowego, wtedy wystawiał Romeo i Julię, gdzie Romeo to była chyba, był chyba skin, a przepraszam, odwrotnie. To był bardzo ciekawy eksperyment. I ja od paru lat również, no, poprzez różne formy rzeczywiście no, współpracy, czy badawczej, ale jawnej, już w to środowisko dosyć głęboko wszedłem. W zasadzie zewidencjonowałem w Krakowie 80 czynnych panków, żyjących w skłotach, w społeczeństwie bezklasowym, wywodzili się z różnych środowisk, z różnych. Zarówno inteligenckich środowisk, no nie wiem, lekarskich, tam jakieś dzieci wybierały życie, no dosyć, no zgodnie z własną ideologią, tam ze dwa skłoty już wtedy istniały na Kazimierzu, ale bardzo szczególna sytuacja, kiedy prowadziłem pierwsze w życiu seminarium magisterskie na etnologii,
bo pracowałem wtedy w Instytucie Polonijnym, gdzie mieliśmy tylko cudzoziemców, więc na zewnątrz, można powiedzieć, z wyboru, miałem w grupie seminaryjnej etnologii wtedy właśnie 4 czy 5 panów. Z tego względu, że przez parę lat to środowisko w jakimś sensie no, badałem, oni mnie znali i to była bardzo ciekawa grupa. Elitarna, wąska, znaczy elitarna, ekskluzywna powiedziałbym. Czy elitarna, no to już przyszłość pokazała, bo większość z nich później miała procesy za handel, produkcja narkotyków. Byli pionierami rzeczywiście w ważeniu kompotów. No a skoro go ważyli, no to też przychodzili ludzie, najpierw rozdawali za darmo, później zaczęli tym handlować. No i w zasadzie większość z nich źle skończyła. W sensie również kryminalnym, ale to jest inny rodzaj kontestacji. No niestety, naprawdę, z ciężkim sercem, ale... Ja chciałam tylko odpowiedzieć na drugą część pytania, które zadał pan, ponieważ nie padła odpowiedź. Pan zapytał, jakie środowiska uczestniczyły w tej działalności opozycyjnej wśród młodzieży. No więc na podstawie dokumentów wytworzonych przez SB, same służby bezpieczeństwa określają, iż w głównej mierze była to inteligencja. Czy dzieci, młodzież pochodząca z rodzin inteligenckich i oczywiście władza obarczała odpowiedzialnością za taki stan rzeczy dom rodzinny i szkołę. Znaczy, to jest Dziękuję. Też ciekawe zjawisko, bo w przypadku konspiracji młodzieżowej, mówię o konspiracji, nie o tej szerokiej palecie działań kontestacyjnych, w latach 40. i 50. to dominującą grupą społeczną zaangażowaną w konspirację była młodzież pochodzenia robotniczego. I teraz możemy się zastanawiać, czy następowała swoista ewolucja postaw wśród młodych ludzi. Proszę zobaczyć, że młodzież pochodzenia robotniczego to była młodzież, z którą rzeczywiście aparat partyjny, aparat władzy wiązał największe nadzieje i te młode, niepokorne dzieci proletariatu, wypowiadając posłuszeństwo, czasami bezpośrednio systemowi, no rzeczywiście nie rokowały mu wielkich nadziei. Pamiętajmy, że te dzieci były wychowywane też przez rodziny robotnicze, co też pokazywało ludziom władzy, aparatowi policyjnemu, że źle się dzieje, że tutaj te eksperymenty mające na celu wprowadzenie czy zakorzenienie nowej ideologii właściwie się nie sprawdzają. I teraz jest pytanie, co się stało, że rzeczywiście młodzież kontestująca w latach 80. pochodziła głównie ze środowisk inteligenckich. Możemy się zastanawiać, czy byli to ludzie bardziej oczytani, bardziej zaangażowani w życie, swego rodzaju życie społeczne, polityczne, czy bardziej żyli tymi problemami czasu, a mniej twardo stąpali po ziemi, jak ich koledzy z rodzin robotniczych, którzy rzeczywiście no, nie mieli już nadziei, czy zdawali sobie sprawę, że rewizja, zmiana systemu jest niemożliwa, że tak naprawdę ich celem jest wiązanie końca z końcem, że te problemy życia codziennego są dla nich istotniejsze, to znaczy mieć być może jest ważniejsze dla nich niż być. Oczywiście to jest pytanie do dyskusji, ono nam by otworzyło dyskusję na 2 godziny rozmowy. Jak Państwo widzicie, ta lokomotywa naszej konferencji się rozpędza.